9, 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Głównym sponsorem kanału 0 jest Rocket Jobs PL, twój portal z ofertami pracy. Witamy Państwa w kolejnym odcinku Ground Zero. Witają Państwo generał Raymond Andrzejczak i Sławomir Demski. A będziemy dziś rozmawiać o temacie, który w zasadzie dał, w pewnym sensie zainspirował tytuł naszego, naszego cyklu. Tak, nawet w naszej ramówce tutaj, tej, w tym intro do programu jest to najważniejsze wydarzenie, które będzie treścią dzisiejszego spotkania, czyli broń nuklearna. Nie ma w zasadzie ważniejszego tematu dla zrozumienia współczesnych stosunków międzynarodowych, a jednocześnie temat niezwykle trudny, będący jakby w cieniu i nie będący przedmiotem debaty publicznej na co dzień. Taki trochę top secret, można powiedzieć, ale jak przygotowaliśmy to do, do, do programu, to zauważyliśmy, że właściwie żaden inny system uzbrojenia nie jest tak wysoko w hierarchii i tak mocno złączony z polityką, jak broń nuklearna. Ona właściwie jest. Polityką samą w sobie. No właśnie, to jest taki dla nas idealny temat, aby hmm. trochę rozdzielić między nas rolę wojskowo-polityczną. Ponieważ nieustannie od tych w zasadzie 80 lat od pierwszego użycia broni jądrowej jest to temat debaty, sporu i przeciągania liny trochę. No my, my, wojskowi, mamy rozumienie i mamy percepcję, co by się stało, gdyby ta broń została użyta. Ale oczywiście mamy przygotowane procedury, strategie, doktryny, taktyki działania czy zapobiegania skutkom uderzeń nuklearnych. Ale no myślę, że to właśnie świadomość powoduje, że. Tak, paradoksalnie Sławek, chyba, chyba my jesteśmy większymi piskiperami tutaj i, i pokojowcami niż, niż politycy. Choć może w czasie dyskusji okazać się inaczej. No, będziemy mówić o ewolucji e, takiej myślenia o, o broni jądrowej, ponieważ od momentu e, pierwszego jej wykorzystania wiele się zmieniło w naszej świadomości. Zmieniło się w świadomości polityków. E, zmieniło się też w środkach, e, które są niezbędne do przenoszenia, do użycia tej broni. Ale to powoduje także, że świat jest trudny do wyjaśnienia opinii publicznej. Tak? Myślę, że tutaj o randze broni nuklearnej świadczą również takie zupełnie wyjmowane z kontekstu fragmenty wypowiedzi. Tak? Ja, ja też tutaj ostatnio byłem poddawany takim, takiej obróbce medialnej. Tak? Czy Polska powinna mieć broń nuklearną? Ile powinna tej broń nuklearnej mieć? Czy powinniśmy być członkiem nuclear sharing, czy też nie? I myślę, że bez takiej. Dojrzałej, spokojnej refleksji, no, trudno jest do tego tematu się dojrzale odnosić. I taki, taki trud dzisiaj sobie podejmujemy. Bardzo Państwu dziękujemy za wszystkie pytania nadesłane do, do, do tego programu. To dla nas jest takim wskaźnikiem, że należało taki program zrobić. Należało porozmawiać o broni jądrowej, jak ona kształtuje świat, jak wpływa na myślenie polityczne, wojskowe. Ale zanim o tym przejdziemy do klasycznego, tradycyjnego naszego pierwszej części naszej rozmowy, czyli tematów tygodnia. Bardzo proszę. I pierwszym tematem tygodnia jest taka informacja, która pojawiła się przy okazji wizyty wspólnej wizyty pana prezydenta Andrzeja Dudy i premiera Donalda Tuska w Białym Domu. Wizyty, która związana była z podkreśleniem no, sukcesu polskiej polityki zagranicznej, sukcesu też polityki Stanów Zjednoczonych. A 25 lat w NATO również. 25 lat w NATO. Stany Zjednoczone uważają rozszerzenie sojuszu za swój sukces i Polska jest ważnym. No, takim symbolem tego sukcesu. No, też z wojskowego punktu widzenia ta sygnalizacja, czyli zgoda rządu amerykańskiego na sprzedaż znacznej ilości bardzo zaawansowanych technologii dla nas w siłach zbrojnych jest, jest absolutnie fundamentalna, bo w świetle zagrożeń, które stoją przed nami, to te systemy, te środki walki, które zostały może jeszcze nie zakupione, tak? O tym będziemy za chwilkę mówić, są e, są znaczące. No właśnie, kontekst międzynarodowy tych zakupów jest no, oczywisty. Rosyjska agresja na Ukrainę, tocząca się tam wojna i teraz Stany Zjednoczone zakomunikowały publicznie, że są gotowe Przekazać, sprzedać tak. oczywiście, bo to, to nie jest żadna. To jest po prostu, to jest po prostu biznes. Tak. To jest biznes. Kupujemy bardzo zaawansowane systemy walki i myślę, że warto omówić taką listę i krótko wyjaśnić naszym widzom, co wkrótce wejdzie na posiadanie, na uzbrojenie Polskich Sił Zbrojnych. Bardzo tak. prosimy. Ten pakiet jest dosyć duży, oczywiście, natomiast ważne jest to, żeby na początku tutaj wyjaśnić, że ten akt polityczny, czyli ta strategiczna sygnalizacja, o której mówisz, pana prezydenta Bidena, oznacza zgodę Stanów Zjednoczonych tak, na, na zakup tak zaawansowanych technologii o takich zasięgach czy, czy efektach rażeniowych, musi wydać zgodę rząd Stanów Zjednoczonych. I dopiero od tej zgody zaczyna się już ciężka praca na poziomie roboczym, jak te pakiety mają wyglądać. Ile będą kosztować, jak będzie wyglądać offset, co będzie można spolonizować ewentualnie, tak, to żebyśmy rozumieli, że to nie jest tak, że prezydent z premierem przyjeżdżają, mają tutaj listę do, do podpisu i prezydent Biden tutaj decyduje o zakupach. Ta, tak to nie, nie funkcjonuje, także rozdzielamy sprawę zgody politycznej, bardzo ważnej na takie systemy, a zupełnie inną rzeczą Oczywiście jest. Oczywiście w praktyce takiej, w kuchni dyplomatycznej to wygląda tak, że te rozmowy się toczą za zamkniętymi drzwiami ten w, e, polski wniosek jest uzgadniany, czy też konsultowany ro, na roboczo, to się mówi, e, stroną amerykańską. Więc jak on się już pojawia, e, no to e, m, zakłada się, że jakaś wstępna zgoda, e, że nie zostanie odrzucony z sądu. Tak, tak, tak. Więc... E, to jest niezwykle, niezwykle ważne, ale ym, trzeba pamiętać, że to jest pierwszy, to jest y, to ten komunikat y, 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 Pentagonu o gotowości do y, sprzedania Polsce tego uzbrojenia y, jest pewnym środkowym częścią, te, częścią tej procedury. Ale bardzo jest ważną, to ważną to, czy to, czy bardzo, jest powiedzieć. niezwykle ważną. Ponieważ jeszcze y, y, oczywiście y, Kongres się musi wypowiedzieć, musi to zostać zatwierdzone, ale wolą administracji prezydenta Bidena jest, aby Polska posiadała, no właśnie, co? Dokładnie. Wiesz, no, listę otwiera oczywiście legendarne jazzmy. Nie będę tutaj wchodził może w, w sprawy no. e Technikaliów takich. Zintegrowane pociski rakietowe, powietrze Ziemia z pociskami przeciw, przeciwokrętowymi typu agm 150 150 tak. O zwiększonym zasięgu. I bardzo ważne jest to, że Amerykanie bardzo rozważnie podchodzą do, do zgody, wyrażenia zgody na takie rodzaju uzbrojenia, i Polska jest tutaj absolutnie topowym krajem. Rakiety, które mogą wykonywać zadania na odległościach 450 km, 900 km lub większych. To, to dopiero już w tych technicznych stronach tych procesów będziemy wiedzieć. Natomiast, jeżeli przyłożymy to do mapy dzisiaj, szanowni państwo, to, no to zmienia kompletnie geometrię. Nawet gdybyśmy strzelili tutaj z nad Wrocławia i zobaczyli, gdzie kończy się 450 km lub 900 km, to, to jak to często już powtarzam, żartów nie ma. Więc to nie tylko jest bardzo ważny system rażenia ogniowego, ale przede wszystkim sygnalizacja do przeciwnika że po wyposażeniu polskich sił w takie systemy uzbrojenia nasze oddziaływanie na, na strefę tutaj przeciwnika jest no, znacząco, znacząco większe. Tu nie trzeba specjalnych wykładów z geografii, a praktycznie cały okręg, okręg królewiecki i, i za Berezynę jesteśmy w stanie wykonywać te zadania. Lub dalej, jeżeli tak, będzie się rozwijać tutaj ten kontrakt. Także te rakiety w chwili obecnej są na wyposażeniu polskich sił powietrznych. Piloci już latają, ćwiczą. Jest to niezwykle skomplikowany system. Potrzeba nam bardzo dokładnych danych satelitarnych, które wskazują rakietom cele. Także czasami się tutaj widzowie dopytywali mnie, to, to nie jest tak, że wpisujemy to w Googleach i czy tam wyszukiwarkę nie wpisujemy adresu zamieszkania i ta rakieta tam leci. Jest to znacznie bardziej złożony system. Stąd też bardzo dobrze i to, to moje żołnierskie serce cieszy, że ta domena kosmiczna jest tak akcentowana, bo jest potrzebna. Te cele musimy widzieć bardzo, bardzo daleko do wskazywania, ale również docenia do uderzeń. Także to jest bardzo ważny sygnał. Ja kiedyś w jednym z ostatnich mówiłem o tym, że Amerykanie, żeby zasygnalizować, jak poważnie traktują japońskich sojuszników, wyrazili zgodę na, na 200 Tomahawków, bo akurat dalekowschodni teatr wojenny zupełnie inną ma specyfikę. I to pokazuje relację, to pokazuje wagę sojuszu, jakie, jaką rolę odgrywamy. Nikt inny tutaj tych rakiet nie dostaje w takich ilościach. I, no i jeżeli połączymy to z środkami przenoszenia, czyli z naszymi F-16, czy też, o których jeszcze będziemy mówić, czy tych z F-35, o których bardzo dużo dzisiaj będziemy mówić, no to jest to naprawdę zupełnie inny argument polityczny. No właśnie, to jest jeden. Po pierwsze, taka bogata i jednak droga. Lista polskich zakupów jest sygnałem politycznym o tym, że Polska jest wiarygodnym sojusznikiem Stanów hmm. Zjednoczonych. E, są państwa, które się ubiegają o podobną, e, podobne typy uzbrojenia i, e, I ich nie dostają. Nie dostają. Prostu, tak? Także państwa członkowskie NATO. E, to po pierwsze. Po drugie, e, w strategii Stanów Zjednoczonych Polska zaczyna odgrywać większą rolę można powiedzieć. Tak? Czyli to, o czym mówiłeś, tam wydłużony radius wrażenia jest sygnałem do strony rosyjskiej, że następuje przedefiniowanie relacji polsko-amerykańskich, że Stany Zjednoczone potrzebują polskich sił zbrojnych nieco do szerszego spektrum zadań. I to jest przygotowywanie całego sojuszu. Ja uważam, że również wkrótce pewnie się dowiemy, że Finowie zostaną wyposażeni w podobne nowe środki walki. Co zmieni trochę pewność Rosjan na wschodniej flance. Tak? To, co, to, co będą mogli robić, to, co muszą zakładać, że NATO będzie mogło zrobić, a wschodnia flanka to jest jednak ten, ten wysunięty rubież i yy, będą się musieli Rosjanie dostosować. No w Finlandii mamy dodatkowe 800 km linii granicznej do, do osłony, więc bez takich systemów wrażenia to, to się nam nie uda. To, co jest najważniejsze w tym wszystkim i, i taką kwintesencją, tak bym to finalnie skomentował, to posiadanie systemu wrażenia JASM na tak duże odległości no zaczyna naciskać na nasze myślenie strategiczne. Tak? Naprawdę te systemy nie są kupowane po to, żeby strzelać z nad Bolesławca i tutaj w okolice Siedlec, kiedy przycini się wdarł na terytorium Rzeczypospolitej, tylko myślimy o tym, żeby one, one stanowiły zagrożenie, dla jakiejkolwiek rosyjskiej próby penetracji to naszego terytorium, bo w tym czasie odcinamy zasilenie operacji tymi systemami w sposób absolutnie decydujący. Kolejny punkt z tych... Tak, potem z... mam uzbrojenie. To też jest bardzo ważna rzecz, ponieważ na, na, mamy tutaj rakiety powietrze-powietrze 120 Amramy do naszych obecnie latających w polskich siłach powietrznych myśliwce F-16, ale również do, do F-35. Także to jest bardzo dobra wiadomość dla wszystkich lotników. Kolejne to są rakiety Sidewinder, również do walki, do walki powietrznej. I to jest bardzo dobra chronologia zdarzeń. Czyli zanim jeszcze F-35 trafią tutaj do, do, do naszych jednostek, rozpoczynamy szkolenie teraz Stanów Zjednoczonych na, na tych myśliwcach, to już uzbrojenie Chodź. jest przygotowywane, bo oczywiście to będzie... Potrzebowało troszeczkę czasu, żeby je zakupić, przetransportować, tak, infrastrukturę tutaj wypełnić, ale ja mam takie żołnierskie powiedzenie, że te rakiety w magazynach do naszych samolotów są odstraszaniem samym w sobie. Już fakt, że posiadamy, czyli multiplikuje to nasze, naszą wiarygodność do wykonywania zadań w, w domenie powietrznej, i to są absolutnie e, dobre wieści, nie tylko dla lotników, dla wszystkich żołnierzy, ale też dla wszystkich e, naszych widzów. Następnie na liście mamy taki e, dosyć nietypowy tak, system. Być może nie, nie, dla tych, którzy nie są tutaj zainteresowani. Tak, aerostaty, czyli, czyli e, m, takie no, cepeliny, można powiedzieć z XXI wieku. Okazuje się, że no. utrzymanie w powietrzu samolotów. Miliard dwieście kosztuje. Tak, utrzymanie, utrzymanie w powietrzu samolotów czwartej czy piątej generacji kosztuje ogromne e, oczywiście pieniądze. Przygotowanie oczywiście pilotów, same koszty lotu bojowego, ta koszty paliwa, tankowania w powietrzu, wymiany silników, podzespołów poszczególnych obsługi, to są ogromne, ogromne koszty. Natomiast można te zadania wykonywać właśnie w taki sposób. to nie są to rzeczy nieznane. Polscy żołnierze, którzy wykonywali zadania w Iraku, w Afganistanie doskonale wiedzą i bardzo sobie tutaj ceniliśmy właśnie te aerostaty, które. Zawieszone wykonują zadania obserwacyjne i uzupełniają system. Można, można powiedzieć, że sam balon, że się tak wyrażę, nieprofesjonalnie. To jest jedynie platforma, natomiast... My Sensory, może, tak. Tak, to, co jest umieszczone czy podwieszone pod tymi, to, są, to jest najnowocześniejsza technologia obserwacji, najnowocześniejsza tele. Ona może być wykorzy wykorzystywana w działaniach operacyjnych, ale doskonale również będzie zabezpieczać polską granicę, tak żebyśmy widzieli bardzo daleko, mogli oddziaływać. Widzieli, celu, słyszeli. Tam, widzieli, słyszeli. także to, to jest również bardzo dobra e, technologia. Amerykanie również na, na swój, mają ogromne problemy tak z granicą i to wykorzystują. Również takie systemy wykorzystywane są przez armię izraelską i Państwo Izrael, więc to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. Kolejne na tej liście oczywiście są systemy dowodzenia łączności, ogólnie takie wsadzone do pakietu z wieloma tymi systemami amerykańskimi bojowymi przychodzą również systemy łączności i za dużo nie, nie możemy o nich opowiadać, bo mają wysokie klauzule, ale również. Jeżeli Amerykanie decydują się o udzielaniu tak wysokich technologii właśnie łączności kryptografii, to to świadczy o zaufaniu, o czym mówiłeś. Tak? Następną rzeczą oczywiście jest cały pakiet dla naszych F-16 tu jest e, może taka, taka ciekawostka, że często z naszymi F16 jest tak trochę jak z, jak z telefonami, także trzeba po prostu ściągnąć sobie aktualizację. I yes. Jak zakupowaliśmy właśnie rakiety Jazm, samoloty poleciały do Stanów Zjednoczonych i tam został wgrany nowy software. Ten dotyczący i systemów uzbrojenia, ale również nawigacyjny, ten pomocniczy i tutaj w opinii naszych lotników samo wgranie tego najnowszego software'u powoduje, że samolot ma większe zdolności, mimo że nie zmieniamy tutaj płatowca. No nie jest to tak, tak łatwe jak wgrywanie aplikacji na, na nasz telefon, na aktualizacja, tak troszeczkę tutaj z przymrzeniem oka oczywiście to komentuję, ale bardzo ważna rzecz, cały pakiet, silniki, części zamienne, samoloty F-16 są używane przez, przez pół świata, jest bardzo długa kolejka, jeżeli chodzi o, o części zamienne do, do, do tych myśliwców. Nasze są jednymi z najnowszych wersji, Block 52, więc myślę, że to jest też dobra, dobra informacja dla naszych lotników. Dalej mamy cały zestaw dotyczący obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej, systemy IBCS, czyli ogrom tych systemów, powodujących, że mamy świadomość, operacyjną, co dzieje się w domenie powietrznej oraz dostępność systemu wrażenia. Żeby ten czas skrócić, to trzeba to wszystko spiąć w jeden system, żebyśmy wiedzieli, że jeżeli którykolwiek z naszych sensorów, który w tym systemie jest, zauważył statek powietrzny, mógł go jak najszybciej zidentyfikować, nadać mu odpowiedni status oraz w sposób zautomatyzowany znaleźć najbliższy. Najmniej, najbardziej odpowiedni do danej sytuacji system rażenia. Wszystko to będzie się odbywać w reżimie automatycznym, więc nasze baterie Patriotów będą również jednymi z najnowocześniejszych baterii systemowo z wszystkich użytkowników. Tu Państwo mają kwoty szacunkowe podane, tak w tym komunikacie Pentagonu się pojawiało, tu się pojawiła kwota 15 miliardów dolarów. No to jest oczywiście maksymalna kwota, Z całego pakietu złożonego na, pakietu. na, latę, na... To, to nie jest tak, że my od razu wykładamy takie pieniądze, ale po prostu zgoda jest wyrażona do pewnego, do, te, do tego poziomu. Więc, więc to jest też ważne, żeby zrozumieć ten, ten, ten rodzaj komunikatu Pentagonu. Kolejne na liście tutaj są oczywiście śmigowce szturmowe, legendarne. Na razie zamówiliśmy, otrzymaliśmy zgodę, zgodę na, tak. na, na 96, co jest absolutnie rekordową liczbą. Nikt tutaj z tych, którzy używają, czy, czy w Izraelu z około 40 kilku, jak się nie mylę, Brytyjczycy również mają około 50, więc nikt tak dużej floty śmigowców szturmowych nie ma. Ja osobiście mam dobre tutaj opinie, kiedy, kiedy dowiedziałem się w Afganistanie, śmigowce H64 w wersji Delta, akurat Longbow, czyli te, te słynne długie łuki, jak je nazywają załogi, były wsparciem z 159. Tutaj 159 Task Force, który wspierał nas i śmigłowce doskonałe. Tu również warto dodać taki szczegół, że Amerykanie mają ogromne problemy z produkcją śmigłowców w tak dużych ilościach. i Jest duże prawdopodobieństwo, że będą to śmigłowce we wcześniejszych wersjach, np. Alfa czy właśnie Delta, które będą remontowane i na bazie ich płatowców powstaną te śmigłowce wersji Guardian, wersji E, które zamówiliśmy, które są absolutnie. Najnowocześniejszymi śmigowcami szturmowymi? Ja się od razu zapytam, bo wielu naszych widzów śledzi czy dyskutuje o przyszłości tego pola walki. I pojawia się w, w tych dyskusjach również opinia, że śmigłowce to już jest broń schodząca. To jest nie, niekończąca się dyskusja. O czołgach też się tak mówiło. Ja 36 jest... lat służby w czołgach właściwie od, od początku tak słyszałem, że to już jest koniec czołgów i jakoś nie doczekałem tego. Nie, ja oczywiście najważniejsze jest to, aby nie brać bezrefleksyjnie tych wniosków, które mamy na Ukrainie, kiedy rosyjskie śmigłowce no, nie okazały się skuteczne z różnych względów, przede wszystkim doktrynalnych, tak, kwestie złego zaplanowania, złego rozpoznania. No Nie ma systemu, który jest absolutnie doskonały. Amerykanie również ten no, no, moment z a Apache mieli potężny problem. je ja nasypuł kawalerii tak, w czasie w 2003 roku w Iraku. Miał ogromne tutaj straty. Natomiast ja jednak jestem zwolennikiem tego, żeby żeby ciągle trzymać się tego nurtu wojny manewrowej, bo podstawą zwycięstwa jest manewr. Wojna na Ukrainie jest wojną pozycyjną z wielu powodów. Tak? Dlatego, że Ukraina miała takie możliwości, a nie inne. Dlatego, że Rosjanie popełnili takie błędy, a nie inne. Takie są zasoby Ukrainy, takie są zasoby tutaj rosyjskie. Więc ona jest stacjonarna i e, wielkie tutaj manewry jednostek, czy to w domenie lądowej, czy powietrznej są niemożliwe. Natomiast w Rzeczypospolitej nawet zwiększając ten potencjał, do, do finalnie do sześciu dywizji ciągle potrzebne nam są manewrowe, nazywamy je podobnie jak mi 24, latającymi czołgami, czyli to mają być te odwody, które w decydującym momencie bitwy pojawiają się i wykonują zadania praktycznie tak jak czołgi, tylko że z powietrza. Więc tutaj, Na pierwszej rosyjskiej armii pancernej to jest kłopot. No myślę, że to, to, to generał Gerasimow tutaj nie odebrał tej wiadomości dobrze. 96 migowców, każdy z hellfire'ami. Te, te śmigowce, które my mamy zamiar kupić, są spięte z bezpilotowcami, które na dużych odległościach wskazują cele. Pilot właściwie może wykonać to zadanie bez za pojawiania się tak. za horyzontu. Rozmawiałem z załogami tutaj właśnie tych śmigowców w Kielcach, na targach i, i również w Radomiu. Osobiście znam byłego dowódcę brygady śmigowców, właśnie 159 z czasów jeszcze Afganistanu, także to... Absolutnie jest doskonały system walki. To jest Bardzo dobra, dobra wiadomość do Polski. I dla wschodniej Franki Kojuszu, tak czymś. jest. I na końcu tej listy mamy chyba jeszcze snajpery, tak, zasobniki, specjalne urządzenia, które często Państwo mogą widzieć, też podwieszone pod, pod nasze F16. Nie wszystko, co pod tym samolotem jest podwieszone, to są, to są bomby, rakiety. Również są specjalne systemy do wskazywania celów, tak, żeby pilot mógł z bardzo dużych odległości, w różnych widmach, tak? czy te, termalnie, czy, czy wizualnie wskazywać ten cel, postawić zadania systemu uzbrojenia. Ten właśnie system Sniper już będzie się zajmował dalej prowadzeniem tych rakiet, a pilot może wykonać manewr i wracać bezpiecznie do domu. Także myślę, że to też jest dowód ogromnego zaufania tutaj Amerykanów do, do Polski. Postanowiliśmy omówić bardzo szczegółowo w zasadzie ten pakiet uzbrojenia, bo to jest rewolucja. Na wschodniej flance sojuszu, to jest rewolucja w polskich siłach zbrojnych. To jest bardzo dobra wiadomość, że ta modernizacja y, przebiega szybko i ewidentnie przebiega ze silnym wsparciem Stanów Zjednoczonych, także naszego głównego sojusznika. Tutaj też ważne jest fakt, że to jest bardzo taki konwencjonalny element rażenia. A jaką rolę on odgrywa w architekturze nuklearnej, to o tym będziemy też Będziemy wracać do tych systemów jeszcze, myślę, podczas dzisiejszych, dzisiejszy naszego omawiania, głównego naszego tematu. Przechodzimy do tematu numer dwa, czyli prezydent Francji w wielu swoich publicznych wypowiedziach ostatnio sygnalizuje prezydent Macron, Sygnalizuje, że nie ma czerwonych linii, jeżeli chodzi o e, Ukrainę. Że, o właśnie, tutaj przeczytam Państwu cytat jeden z wielu, ale nie ma dla nas czerwonych linii w sprawie Ukrainy. Ta wojna ma charakter egzystencjalny. Nie możemy dalej żyć tak, jakby się nic nie stało. Putin jest odpowiedzialny za wojnę. Będziemy gotowi podjąć niezbędne decyzje, aby Rosja nigdy nie wygrała. Aby mieć pokój, nie możesz być słaby. Koniec cytatu. Koniec cytatu. No i teraz, gdybyśmy to włożyli w te bardzo takie emocjonalne przekazy, że już właściwie sformułowane mamy wojska, za chwilę NATO wkoczy na Ukrainę, że, że tutaj jakieś tak tytuły, które mówią, że również wojsko polskie, to chcemy uspokoić wszystkie państwa. Decyzje polityczne są takie, zarówno skomentował to pan prezydent, jak i pan premier, że takich planów nie ma. Ale zastanówmy się, Sławek, jeszcze raz, co to komentarz, jakże odmienny od tego, który, który wcześniej, przypomnę, pan prezydent Macron, wątpiąc troszeczkę w tą strukturę natowską, powiedział, że NATO jest w fazie śmierci mózgowej. Kiedy rozpoczęła się wojna, wszyscy byli sparaliżowani on mówił, że trzeba tych Rosjanów bardzo grzecznie traktować, obawiając się właśnie na no, moment kwestii nuklearnych. Że trzeba dać yy, yy, im gwarancję bezpieczeństwa. Tak, tak się tak, chyba trochę tak niefortunnie tak. wtedy wyraził. Co takiego politycznie się wydarzyło według ciebie, że nagle ta zmiana optyki radykalna, absolutnie paraliżująca i zaskakująca wszystkie głowy państw, znalazła się tutaj w ustach prezydenta Macrona. Jest wiele interpretacji tego, tych, tego nagłego zwrotu w polityce Francji. Jedna z nich wskazuje na to, że Stany Zjednoczone w pewnym sensie straciły taki powab lidera pomocy dla Ukrainy że w związku z zablokowaniem tego pakietu budżetowego wsparcia finansowego dla Ukrainy w, w kongresie pojawiła się pewna próżnia polityczna. Również Niemcy w pewnym sensie dały się zamotały się w dyskusję o dostarczeniu Taurusów, czyli rakiet dalekiego zasięgu. I dały się nawet podsłuchać. Dały się podsłuchać. W każdym razie Niemcy wpędzili się w kłopoty wewnętrzne, wewnętrznej debaty na temat celów zaangażowania niemiecko, niemieckiego determinacji niemieckiej po stronie Ukrainy i w tą lukę mhm. politycznie prezydent Macron wkroczył ze swadą i za maszystym krokiem, można powiedzieć, jak to zwykle. I są dwa aspekty tego, tego problemu. W jednej strony ja uważam, że to jest dobrze, że prezydent Macron tak daleko właściwie angażuje. to ca cała ta sentencja jak ją przeczytam jeszcze raz obsługuje polski tak. interes to jest dokładnie to o czym my mówimy tak tak znaczy jeżeli prezydent Macron jest gotowy zaangażować się po stronie Ukrainy państwa które nie jest członkiem NATO retorycznie jest gotów rozważać wysłanie wojsk na Ukrainę w jakiej misji to jest niejasne on tłumaczy że pozostaje że tak mgła Niejasności jest mm. pewną strategiczną, ze strategicznym zagraniem, jest zamierzona. Ja w to nie do końca wierzę, mm. ale dla wschodniej flanki sojuszu, dla NATO, dla Ukrainy. Tego rodzaju deklaracje, z których trudno się będzie potem wycofać, są pozytywne. A może jest tak, że no, dokonano jakiejś kalkulacji wewnętrznej w Paryżu i stwierdzono, że faktycznie te środki amerykańskie, które są dedykowane, mogą być niewystarczające i jeżeli dalej będziemy zwlekać, czyli oceniając prawidłowo krytyczną sytuację na froncie na Ukrainie, no za chwilę się okaże, że interesy Francji również będą tutaj zagrożone, jeżeli Rosjanie będą ciągle tak skuteczni, Mo może. Tego rodzaju analiza skłoniła. Twojej, Nigdy za mało, moim zdaniem, mobilizowania Europy mhm. do zwiększania nakładów na zbrojenia. Nigdy za mało podnoszenia świadomości, że żyjemy w nowej epoce, dużo bardziej niebezpiecznej. Um, dlatego z mojego punktu widzenia prezydent Macron, um, jak powiedziałeś, obsługuje mhm. polski interes, um, wzmacnia. Co nie oznacza, jakby nie ma automatyzmu, że my się z tym zgadzamy i tutaj przygotowujemy jakiś komponent. Do, do wysłania. To, tak, to tak. Są dwa, dwa zupełnie inne rzeczy, to nie możemy tego, podkreślam to z całą To są dwie różne sprawy. Wykorzystanie środków wojskowych mhm. na terytorium Ukrainy i... Wykorzystanie użycie siły wojskowej na terenie Ukrainy. Myślę, że tu, jak mówią Amerykanie, jest chiński mur między tymi dwoma sposobami wykorzystania siły wojskowej i ten dobrze, żeby ten mur pozostał. Tu jest jeszcze taki bardzo ciekawy walor, który, który zauważyłem, że Francja bo mówimy ciągle o zagorzeniu rosyjskim czy o zagorzeniu konwencjonalnym, nuklearnym, ale jeśli chodzi o konwencjonalnie, to głównie lądowy, tak? bo Rosjanie w tej obszarze prowadzą e, operacje na Ukrainie. I mówi to e, prezydent państwa, które, który ma dobre siły powietrzne, myślę. E, ma również e, manarkę wojenną, która spełnia akurat zadania te, które są przewidziane do obsługi interesów francuskich. Przypomnę, tak, również lotniskowiec. E, broń nuklearną, co zmienia jest. postać rzeczy. A jeśli chodzi o wojska lądowe, to w porównaniu z tym, o czym my tutaj rozmawiamy już w kilku odcinkach, to jest nieporównywalnie mniejsza armia. Armia francuska jest ze mną ekspedycyjną, lekką. Ma 250 z tego co pamiętam czołgów Leclerc. Te X-Ry, ostatnie modernizacje, no nie stawiają tego czołgu w jakiejś specjalnej czołówce światowej. 250 czołgów, gdybyśmy tym argumentem konwencjonalnym to, to liczyli, versus nasze zakupy, tak? czy te w domenie powietrznej i lotnicze, rakietowy wymienione przed chwilą czy rozbudowa naszych lądowych do potencjału 300 tysięcy. Okazuje się, że jednak jak się jest w klubie nuklearnym, to, to prezydent Francji może to powiedzieć, a pytanie czy inni... Mogą też, czy nie mogą według ciebie? So, no, tu jest tak. jeszcze kwestia tego rodzaju, że jak się postawi, postawi ten 250 lekreków z 340 wozami, które myśmy przekazali Ukrainie Dobrze. w 2002, to, to daje skalę. To tak? pokazuje skalę, tak. Mhm. I, to, I to była, można powiedzieć, e, e, istotna pomoc dla, dla Ukrainy w tamtym czasie. E, natomiast e, potrzeby ukraińskie są niesłychanie większe. Presja rosyjska też wymaga kontynuowania tego rodzaju wsparcia w długim okresie czasu, więc mamy do czynienia raczej, tak jak powiedziałem, z takim sygnałem mobilizującym, sygnałem wskazującym na, że to zagrożenie nie przeminie, że nie można przesiedzieć, przeczekać pod kołdrą, pod łóżkiem, że Rosja jakoś się poprawi. Myślę, że to też jest taka presja na, na politykę niemiecką, tak mam takie wrażenie. Też, też to tak może wyglądać, że tutaj w samym trójkącie weimarskim, ale, ale głównie jeżeli chodzi o Niemców. To, to ta retoryka ewidentnie tutaj. W zesz zeszłym tygodniu pojawiła się dyskusja wewnątrz SPD, mhm. czyli no, czołowej partii rządzącej w Niemczech. Pojawiły się głosy, że Niemcy powinny dążyć do zamrożenia konfliktu. Oczywiście to znowu wywołało mhm. skandal nawet w koalicji rząd rządowej i, i gorącą dyskusję. Niemcy są bardzo, do bardzo dobrzy w tych gorących dyskusjach, bym powiedział. Ja wrócę tutaj do tego głównego mojego, jakby znaku zapytania. Co czyni Francję uprawnioną do takiej komunikacji, a jak my powinniśmy zacząć myśleć o, si o sobie, mając coraz większy potencjał, coraz większe też i oczekiwania, tak, sojusznicze co do naszej roli, którą odgrywamy tutaj na, na Pomoście bałtycko-Czarnomorskim? I jak my powinniśmy dojrzale, bez jakiegoś tutaj machania szablą, tak, ale coraz silniej, mocniej, głośniej akcentować nasze interesy, nasze oczekiwania? Skoro prezydent Francji no, w sposób taki, że tak powiedzono, dość radykalny to ja, przedstawiło. Ja, ja bym powiedział tak, że po pierwsze Francja myślę, jest, że nas stać na to tak? Francja jest z tym nuklearnym, to mhm. jest po pierwsze. Po drugie, jednak nie graniczy z Rosją, ani nie graniczy z Białorusią, nie graniczy z Ukrainą, to z punktu widzenia e, odpowiedzialności, o której wspomniałeś, mhm. czyli na nas nakładana jest dużo większa odpowiedzialność. I ryzyka z tym związane, tak. Właśnie, mhm. ponieważ za tą odpowiedzialność wiąże się z większym ryzykiem. E, Jakaś przypadkowa rakieta nie zabłąka się na terytorium Francji, zabłąka się na terytorium Polski, czy może się zabłąkać. No, zdarzało się, Stąd, w stąd nasz głos musi być jednak coraz silniejszy. Na tak. się musimy przygotowywać. Tak? tak, zdecydowanie, więc prezydent Francji jest naszym sojusznikiem w tych przygotowaniach. I kolejny temat, znowu e, mocno wojskowy. Tak? Mocno wojskowy. Choć trochę polityczny. W Polsce rozgrzała głęboko, znaczy bardzo gorąca dyskusja polityczna. Nie będziemy e, w nią wchodzić, ale o co chodzi? Otóż Komisja Europejska zdecydowała o przekazaniu. Pół miliarda euro europejskim firmom zbrojniowym na zwiększenie produkcji amunicji artyleryjskiej. Środki mają spowodować podwojenie możliwości produkcyjnych. Na liście beneficjentów jest także firma z Polski zakłady Dezamet, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, które tam otrzymały 2 miliony 100 tysięcy euro. No, myśmy na w pierwszym omawiając pierwszą punkt programu. Pokazali trochę skalę, pokazaliśmy trochę skalę, czyli miliardy, potencjalnie miliardy e, przeznaczone na podwyższenie naszych zdolności, radykalne podwyższenie naszych zdolności e, e, obronnych. E, tu w zasadzie mała kwota. No ma, na pewno na pewno trzeba walczyć o to i ona powinna być zdecydowanie większa. Tak, natomiast e, jak się porówna z tymi zakupami, które odbyły się w Stanach Zjednoczonych, to, to widać tutaj skalę. Może, mogą sobie Państwo sami popatrzeć na te, na te kwoty i, i to ocenić. E, ja bym się tutaj jakby nie, nie poświęcałbym czasu na tę debatę bardzo polityczną, która oczywiście się toczy teraz przez mediach tak. kto zawinił i tak, dalej, i tak dalej Raczej bym popatrzył znacznie dalej, jaka, jaka będzie tutaj strategia naszego działania. Po pierwsze, w całej Europie praktycznie amunicji nie ma. To, to mówią, sygnalizują wszyscy. Od sekretarza generalnego NATO, od przy, tutaj też elit y, politycznych Unii Europejskiej, od przewodniczącego Komitetu Wojskowego. Wszyscy się tym zajmują. Tak? I, I powtórzę jeszcze raz to moje żołnierskie pragnienie, że gdybym miał listę, tak? to te trzy rzeczy byłyby bardzo proste: byłaby to amunicja, amunicja jeszcze raz amunicja. Stąd tyle mojego komentarza tak, na temat tych zakupów. Same czołgi, same samoloty, same okręty tak nie wystarczą, po prostu musi być zasób potężny. Ono ma kilka wymiarów. Pierwszy to jest ten wymiar operacyjnym żołnierzem, tak? mamy swoje określone parametry, ile tej amunicji musi być, jakiego asortymentu, w jakich, jakiej jakości. Ale również jest to przemysł, tak? który po prostu to to. Tak? tą amunicję produkuje w czasie pokoju, w czasie kryzysu i w czasie wojny. Tak musimy na to spoglądać. I niestety inwestycje w nasz przemysł produkujący amunicję. Będą inwestycjami kosztownymi i one się nie zwrócą szybko. Bezpieczeństwo kosztuje ogromne pieniądze. Życie polskich żołnierzy, życie polskich obywateli nie ma ceny. I polskie państwo 40-milionowe jest, przypomnę jeszcze raz, po tych 3,5 dekady stać na to, ale będzie to trwać. Dlatego, w mojej ocenie, powinniśmy zwiększać potencjał tego przemysłu, który funkcjonuje teraz, a on jest tam, gdzie pan marszałek Piłsudski go zaprojektował, czyli w Centralnym Okręgu Przemysłowym, świętokrzyskiej Okolice. Nie jest to dzisiaj po postulatach jakaś specjalna e, dobra lokalizacja, tak? bo inny miał zamysł pan, pan marszałek inaczej wygląda to teraz. Ale i też nasze granice wyglądają inaczej. To, oczywiście więc siły zbrojne się przenoszą z zachodnich rubieży na wschód, wszystkie jednostki priorytetowe najlepiej wyposażone, najlepiej kompletowane są tam, gdzie jest zagrożenie, ale przemysł częściowo nam został właśnie tam. Stąd tak ważne są relacje z Ukrainą, między innymi tak? bo tam jest nasze zasilanie wojenne. Więc tam trzeba inwestować i w zdolności, w technologię, w, w kadrę inżynierską. Natomiast drugim kanałem powinno być oczywiście budowanie nowych zdolności, nowych zakładów. Trzeba wykupić ziemię, trzeba wykupić maszyny, trzeba zacząć kształcić młodzież w obszarach technicznych. To, to, to musi być bardzo duża, bardzo wysoko podjęta decyzja. Jakich specjalności, jakie kierunki, tak? to Ministerstwo Edukacji również ma swoją kontrybucję, żeby wiedzieć, kogo my potrzebujemy, i jakich kadr inżynierskich. To nie jest tak, że my przyjedziemy z walizką pieniędzy i powiemy, że postawimy kij i powiemy, że tutaj za, za rok czasu będzie stała fabryka amunicji 155 mm. To tak się nie zadzieje, niestety, szanowni Państwo. Więc ta, dlatego jest potrzebna tak e, głęboka analiza tak i dojrzała, żeby te zakłady powstawały. Tak jak już wczoraj tutaj o pana, pana Bogdana Rymanowskiego mówiłem. Nie wiem, na Śląsku, na, na Dolnym Śląsku, czy, czy tam w Lubuskiem. Tam, gdzie jest daleko do zagrożenia, i najlepiej, Sławek, żeby to były zakłady amerykańskie. No właśnie, to jest, tu jest taki polityczny, ale amerykański. Polityczny, polityczny aspekt sprawy. Ta decyzja Komisji Europejskiej wskazuje na pewną tendencję, która się będzie kształtować. W zasadzie dwie tendencje. Po pierwsze, preferowanie przemysłu europejskiego Tak, za europejskie euro. Chcemy rozbudowywać europejski przemysł. No, ale w związku z tym można się spodziewać, że za jakiś czas ta preferencja będzie jeszcze silniej akcentowana, czyli kupujcie europejskie, kupujcie w Europie, kupujcie. To, co się u nas produkuje, to zwiększa. dobrze Myślę, że to no Tak, no. ale tu pojawia się pewne okno możliwości dla nas, tak? Bo jeżeli firmy Tam. amerykańskie czy koreańskie chciałyby stać się europejskie, no to dużo większą mają szansę, aby inwestując w Polsce, budując fabryki w Polsce. Się zeuropeizować hmm. niż na rynku niemieckim czy francuskim, gdzie y, trudno będzie im wejść ze względu na bardzo silną ko lokalną konkurencję. Tu, tu jest ten wrażliwy balans pomiędzy tym naszym słynnym tutaj wykresem, który pokazywaliśmy Państwu tego, tego suwaka opuszczenia a, a uwikłania. Jeżeli spowodujemy, że na naszym terytorium będą fabryki, na przykład amerykańskie, załóżmy to one będą produkować 155 mm amunicję i dla Ukrainy, która prawdopodobnie jeszcze długo będzie tej amunicji potrzebować, i dla jednostek wojska polskiego, i dla krajów bałtyckich, które wszystkie mają teraz 155 w swoich kalibrach, i dla, i dla amerykańskich jednostek, tak jest. które te stacjonują, bo tej amunicji nie będziemy wozić przez Atlantyk, to muszą być w magazynach, więc, więc ta filozofia spowoduje, że to również amerykańskim interesem będzie. E, ochrona tych, tej infrastruktury, tych zdolności, tych możliwości. Tak? Bo to będzie potencjał przemysłowy amerykański. Amerykański. Natomiast balans tutaj bardzo, bardzo. Byłem w bardzo dobrym spotkaniu w Szkole Głównej Handlowej. Pozdrawiam całą tutaj drużynę studentów, którzy bardzo byli za, zaangażowani. Jednym właśnie z, z, z młodych tutaj studentów powiedział. Czy, czy powinniśmy inwestować właśnie w ten przemysł zagraniczny, czy, czy narodowo to robić wszystko tutaj w Polsce? Bardzo dobre, dojrzałe pytanie, chwilkę porozmawialiśmy, świetny, świetny tutaj zestaw e, młodych umysłów. I ten trzeci element, komponent właśnie, czyli te europejskie zdolności, trzeba się na coś zdecydować. Tak? Jakie są te proporcje, czyli co musi być polskie, żebyśmy zachowywali zdolność do podejmowania decyzji i tą samodzielność i autonomię? Jeżeli chodzi o ośrodki bojowe, a co powinno być właśnie tym dojrzałym przyciąganiem inwestycji, przyciąganiem technologii nowoczesnych, to to jest pytanie absolutnie czysto polityczne, niezwiązane już tutaj z. Jest tym jeszcze tym jeden polityczny aspekt. No, Komisja Europejska stoi na straży konkurencji. Mhm. Jeżeli um, pewnego, w pewnym momencie uznała przed paru laty, że Microsoft z Windowsami ma za dużą pozycję mhm. rynkową. Um, ochrona konkurencji, ten, polityka ochrony konkurencji zainterweniowała, komisja zainterweniowała i kazała Microsoftowi podzielić e, swoje Windowsy na, na oddzielne pakiety, tak, żeby nie monopolizować rynku. Tymczasem. <coughs> Myślę, że komisja musi uważać i państwa członkowskie muszą uważać, żeby nie stworzyć znowu jakichś europejskich czeboli, które będą produkowały no, tak. od amunicji po przekład. No, dzisiaj to pociągi, tak niestety tak nie jest. Ryan Metal dlatego przejął, tak, ponieważ ma no, duże zdolności i, i faktycznie to, co tam Hiszpanie Wielu... zadeklarowali, tak, czy Węgrzy, bo czy Węgrzy to, są to są de facto firmy. Tak, niemieckie firmy i tutaj no, w biznesie nie ma się co obrażać. Każdy chce ten tak, interesować. komisja robi. powinna czuwać na. to balansowanie, balansowanie pomiędzy tym tak. potencjałem, właśnie polskim, pomiędzy potencjałem, tym amerykańskim, który byśmy przyciągali z tym suwakiem, żeby tutaj nasze interesy obsługiwało, ale również europejskim jest, jest tutaj zadaniem bardzo, bardzo ważnym. Ja jeszcze tylko przypomnę o tym, o tej randze, żeby tutaj Państwo rzucając okiem na te koszty naszych zakupów w Stanach Zjednoczonych czy na te europejskie, pamiętali o tym, że mówimy o produkcji amunicji dzisiaj, tu i teraz, interwencyjnie, która jest potrzebna dla Ukraińców. Dzisiaj, tu i teraz. Do tych magazynów natowskich, które zostały opróżnione, ponieważ ta amunicja poszła na wojnę, i również o tym, co zostało podpisane w Wilnie, czyli o planach regionalnych, nowych 300 tysiącach wojsk, ponad 100 brygadach, które mają być gotowe do walki i one już nie mogą czekać, aż się amunicja wyprodukuje. Więc to jest tak ważny, strategicznie projekt, i każda decyzja, która tutaj będzie podejmowana w tym obszarze, musi zawierać tą perspektywę bardzo, bardzo szeroką nie tylko taką, żeby żeby tutaj nasze zakłady produkcyjne miały po prostu pracę. No właśnie, aby w momencie kryzysu, w momencie kiedy trzeba będzie szybko za pomocą między innymi Centralnego portu lotniczego przyjmować Dużą masę wojska, nie trzeba było wozić jeszcze amunicji. Ona no musi ten, być produkowana w Ten koncept jest znany w historii e, Europy. Tak, tak de facto wyglądały słynne ćwiczenia reforger, mm -hmm. te, które realizowano w czasach zimnej wojny, czyli amerykańskie jednostki były podwójnego bazowania, miały swoje magazyny, swoje czołgi, amunicje, środki bojowe w Europie. I w czasie kryzysu były tylko dowożone samolotami tutaj do tego słynnego Ramstein, który znamy wszyscy. Tylko, że dzisiaj po prostu nam się przesunęła ta, ta linia natoska. 500 czy tam 700 kilometrów, i dzisiaj to Ramstein musi być tutaj w Polsce, i to może być na przykład centralny port komunikacyjny. Tutaj niekończący się temat, ale nawet mówiąc o amunicji, wracamy tutaj do, do tego, tego aspektu, który jest niezwykle ważny naszego bezpieczeństwa. Szanowni Państwo, kończymy nasz tydzień. Tak, naszą część konwencjonalną. Na naszą część konwencjonalną, przechodzimy do, do y części szczególnej. I a broni szczególnej. Jaką jest broń jądrowa? Ja Armagedonu. Czekaj, czekaj, A tematem naszego tygodnia jest magia Armagedonu, czyli broń jądrowa w architekturze bezpieczeństwa. W architekturze mamy murarzy, mamy magików. Będziemy się uporać z tym tematem, Rajmund. Nie jest, nie jest łatwy, tak. Powiem szczerze, że tak jakby na samym początku, jak się zastanowiliśmy, żeby ten temat w związku z tym, że strasznie dużo pytań, tak, właśnie o, o to, jak powinna wyglądać architektura, kto powinien mieć i ile i czego. To wydawało się to łatwe. Potem jak to rozłożyliśmy na czynniki pierwsze, to okazało się, że to łatwe, łatwe nie jest. Ale żeby zrobić takie intro, wprowadzić troszeczkę Państwa, to może kilka słów na temat tego, jak to się w ogóle stało w tym 1945 roku, że broń nuklearna się pojawiła, została zastosowana. W mojej ocenie, jako, jako żołnierza, jest to właściwie jedyny system uzbrojenia, który jest, decydujący, zmienia kompletnie wojnę. Wszystkie inne są wtórne. Tak? Czy to w historii było właśnie wynalezienie Długiego Łuku, czy to był, nie wiem, muszkiet gwintowany, czy to było kolej, czy telegraf, czy, czy lotniskowiec, czy tutaj, nie wiem, samolot, czołg. Te wszystkie systemy wpływały w pewien sposób w ramach tych rewolucji przemysłowych, czy rewolucji w sprawach wojskowych na różnego rodzaju bitwy prowadzone, czy, czy, czy efekty wojen. Natomiast broń nuklearna jest zupełnie innym wynalazkiem ludzkości. I tak się nawet zastanowiłem właściwie, co musiało być w głowie pułkownika Pola Tibeta. To był oficer Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, który otrzymał zadanie, żeby zaplanować uderzenie, pierwsze zastosowanie broni nuklearnej. Tak doskonale wiemy wszystkich Państwa. Zachęcamy oczywiście do oglądania filmu poświęconego tutaj broni jądrowej Oppenheimer, który pokazuje kulisy takie bardziej. I, i, naukowo, naukowo, ale również polityczne, moralne, tak, etyczne. I to też pierwsza osoba w historii wojskowości właściwie naukowcy fizycy przygotowali system broni, który został zastosowany, a żołnierze nie mieli żadnego pojęcia, jak to zrobić, bo nie było. Żadnych, żadnych doktryn, żadnej strategii użycia, to no, by coś niesamowitego. Ym, naukowcy przyszli do polityków i wojskowych, mm -hmm. które przecież to, toczyli wojnę, z informacją, że jest szansa na wytworzenie broni, mm -hmm. która może mieć charakter przełomowy. Broni jakiej jeszcze nikt wcześniej nie posiadał. Nie wiadomo, czy się uda, ale ym, próbę należy podjąć, dlatego że ryzyko wytworzenia tej broni przez strony walczące jest ym, stosunkowo duże. Kiedy biznes Stan Zjednoczonych podjął decyzję o użyciu tejże broni. Właśnie pułkownik Paul Tibbets sformułował taką specjalną jednostkę, która była tego dedykowana, składającą się z najlepszych lotników, 509 Eskadrę Specjalną. I wtedy, kiedy już właściwie amerykańskie siły powietrzne panowały w powietrzu, bo lotnictwo japońskie zostało kompletnie rozbite, wydzielono specjalne bombowce B-29. To były na, na na tą chwilę najnowocześniejsze, najpotężniejszy bombowca amerykańskie do, do wykonania tego, tego zdania. One wcześniej już wykonywały całą masę nalotów dywanowych. Wiele miast japońskich zostało zrównane no, z Ziemią. Nomen, no, no, nomen. no właśnie, no, tak. Tokio także. Na przykład Tokio, tak. Jedno z największych jednorazowych tak, uderzeń sił powietrznych, które, którego straty przewyższyły nawet Hiroshima wtedy. Tak. Ale 334 coś zostało wysłane na tę misję. Coś niesamowitego. 85 tysięcy ludzi zginęło. Tak, i tutaj, e, kiedy, kiedy sformował, e, jest takie bardzo chyba znane zdjęcie, kiedy on stoi przed tym swoim samolotem. Samolot nazwał. Na swoje, tak troszeczkę, jakby no, nietypowo, on chyba nie wiedział, że, że, że tak to będzie historia wyglądać. Lotnicy mają, podobnie jak pancerniacy, taki zwyczaj, że oni nadają tym swoim, nie wiem, czy rosomakom, czy czołgom, czy, czy samolotom nazwy. I ten bombowiec b 29 nazywał się Enola Gay. Bardzo, bardzo taki charakterystyczny tak, samolot z takim nosem, który właściwie. Załoga jego siedziała cała tutaj, piloci i przedni szereg bombardie, tak tej przedniej części kokpitu Pułkownik Paul Tibbet, tak wspólnie ze swoją załogą, która została wyselekcjonowana do tego zadania i pozostałe również bombowce, przygotowywał się do tego, żeby, żeby to zadanie wykonać. Również jest to chyba najbardziej taki rozpoznawalny symbol zakończenia II wojny światowej. Ten bombowiec B-29 z taką wielką literą R na stateczniku, tak numer burtowy 82, on jest teraz chyba. Jak się mylę, w jednym z muzeów w Stanach Zjednoczonych przeszedł do historii. Tak? To jest ta ogromna maszyna, która była wtedy potęgą, i do, do tej maszyny e, zamontowano e, produkt, e, który był efektem tego programu Manhattan, czyli bombę e, Little Boy. Tak ona się nazywała dosyć, dosyć e, nieadekwatnie, czyli mały chłopiec. Ważyła z tego co pamiętam około trzech ton miała 3 metry długości, więc nie była jakoś specjalnie wielka. Zdarzało się już bomby konwencjonalne montować, czy to do bombowców Lancaster, czy, czy do Liberatorów do B-17, tak w większych rozmiarach, wagomiarach, ale ona miała zupełnie, zupełnie inne właściwości. Ten lot został zaplanowany z jednych z baz na Pacyfiku. Bardzo ważne jest, jak popatrzymy na, na mapę właśnie tego teatru, że z wojskowego punktu widzenia właściwie Słowek tam się nic nie zmienia. Na tej mapie jest ciągle ta sama, ta sama geometria. Mamy tam na, na, tutaj na dole ekranu Państwo widzą właśnie słynny Guam. To jest ta baza, która do dzisiaj jest, jest w posiadaniu tutaj Stanów Zjednoczonych, mają tam bazy no, manarki Wojennej i Sił powietrznych. No i w Szybomów, tak, tak ca całe te, te wyspy Marianów, które, które no, zapewniają amerykańską projekcją siły na, na tym teatrze. Ona, ona już wtedy, tak, właśnie właściwie z bazy Tinian. 6 sierpnia 1945 roku, tak wystartowały, właśnie trzy bombowce. Jeden ten Enola Gay, który miał na pokładzie bombę atomową. Drugi był z inżynierami, ekspertami do pomiaru, i jeden również pełnił zadania meteorologiczne. Wtedy jeszcze ta technologia nie była aż tak, aż tak zaawansowana. Wybrano, wybrano miasto, które. Było dużym, dużym ośrodkiem przemysłowym. przemysłowym, ale również i miejskim. Tam nie było właściwie jakichś specjalnych instalacji wojskowych, Było tam część sztabów widowców. natomiast natomiast Hiroshima została wybrana dlatego właśnie, że była takim miastem, gdzie ten efekt nuklearny, efekt kinetyczny, tak. Mógł zostać uzyskany jak największe. Co ciekawe, że kiedy rozpatrywano właśnie kilka miast, to Hiroshima leży naszą wraz byliśmy w, w Hiroshimie, tak miałem tutaj okazję być również w muzeum. Będziemy mieli też zdjęcia muzeum, tak. I to miasto było na takiej bardzo płaskiej powierzchni. Chodziło o to, żeby maksymalnie tutaj uzyskać ten efekt rozprzestrzeniania się fali uderzeniowej. Bombowce wystartowały w dużych odstępach i nad Iwodzimą bo również ciągle ta ta słynna wyspa, która jest znana z II wojny światowej, ale również dzisiaj odbywa w tej architekturze bezpieczeństwo ogromną rolę. Nad Iwozimą tam zebrały się już ten szyk bojowy i udało się na północ w stronę, stronę Hiroshimy. Pierwszy samolot meteorologiczny przyleciał sprawdził warunki widoczności, ciągle wtedy posługiwano się bardzo efektywnymi, jak na owe czasy, tak celownikami optycznymi i. I pułkownik Paul tibet kiedy otrzymał informację, że warunki pogodowe są odpowiednie, wykonywał zadania zgodnie z, z procedurą. Nadleciał na cel, celowano w most, jakiś taki bardzo charakterystyczny element. Japończycy byli zaskoczeni, widzieli tylko trzy bombowce. Tak naprawdę myśleli, że, że będzie zrzucanie ulotek, bo to się też często zdarzało. Nie spodziewali się jakichś na lotów dywanowych. Po zrzuceniu bomby Little Boy, załoga wykonała taki agresywny manewr odchodzenia od celu, żeby posunąć uniknąć tej fali uderzeniowej. I Jedynym człowiekiem na świecie, który to wszystko widział, był tylny strzelec z bombowca B29 o numerze tak 82. Wiemy również, że, że podobnie wyglądało to nad na nagasaki. Tutaj Państwo widzą ten, ten słynny grzyb, który zakończył żywo tak tego miasta. Bardzo ciekawą rzeczą jest to, że jak popatrzymy na, na naszą mapę, to rozważano wiele, wiele miast, które miały być celami do tych uderzeń. I nad jednym z nich, tutaj nad Kokurą, warunki atmosferyczne były nieodpowiednie i tak naprawdę przypadek sprawił, że, że ta druga, Charles Winnie, dowódca drugiego tego Boxcara, czyli drugiego bombowca B-29, trzy dni później, który wykonywał zadanie, zdecydował, otrzymał takie polecenie, tak, że w związku ze słabymi warunkami atmosferycznymi nad Kokurą uderzyli nad Nagasaki. Różne są... Dane dotyczące strat. I, I można na to popatrzeć tak troszeczkę jakby statystycznie, tak? No mówi się, że w Hiroshima zginęło różne źródła, 80-90 tysięcy ludzi w pierwszej sekundzie, tak. Tak? o godzinie 8.16 dokładnie. Kiedy tak bomba, która spadła, tak, i ta bomba eksplodowała na, na, na wysokości kilkuset metrów, żeby uzyskać ten maksymalny efekt. Nagle okazało się, że to miasta japońskie, które wtedy no w znakomitej większości też miały zabudowę drewnianą. Nie było dużych, to, to nie były takie miasta jak, jak dzisiaj w Japonii. Więc pożar, który wzbudził, wzbudził, się w mieście w związku z tym efektem właśnie aerodynamicznym, czyli rozprzestrzenia się tej fali, powstawały huragany, nie było żadnych służb medycznych, żadnych służb, żadnej straży pożarnej. Mamy takie zdjęcie, które może można przywołać. Zdjęcie pochodzi z muzeum z muzeum, tak. właśnie w Hiroshima. O. E, to jest miejsce wybuchu. Ska makieta tak. po, po uderzeniu, tak. E, I właśnie to jest Ground Zero, tak. To jest ten punkt e, tuż pod. E, punkt, e, od którego wszystko się zaczęło, tak naprawdę. E, roz, rozpoczęła się historia broni jądrowej, rozpoczęła się historia e, myślenia strategicznego. E, z, o jej wykorzystaniu, bo oczywiście naloty strategiczne i sama, sama koncepcja, że można wygrać wojnę bez e, lądowania na e, wyspach, że za pomocą lotnictwa można tak osłabić przemysł e, nieprzyjaciela. Może, no to, jest, z... to, jest, to jest ten słynny budynek, który zupełnie nie, w jakiś nieracjonalny sposób przetrwał. On jest w takiej pięknej e, jakby dzielnicy tych ogrodów i, i stanowi pamiątkę właśnie tej godziny 8-16. Jeden, jeden z niewielu, który przetrwał, bo całe miasto zostało praktycznie zrównane z ziemią. Wiosną 45 roku amerykańskie lotnictwo na Pacyfiku, sztab dostał zadanie oszacowania, kiedy się wojna skończy. I no, planiści, sztabowcy amerykańscy doszli, że skończy się gdzieś we wrześniu, dlatego że wtedy skończy się liczba celów, które można zaatakować hmm. masowymi bombardowaniami. Z tego powodu, właśnie zaczęto rozważać przetestowanie broni jądrowej, czyli wykorzystanie żeby broni jądrowej przeciwko Japonii, aby z jednej strony wojnę na Pacyfiku skrócić, ale z drugiej strony, no właśnie, no właśnie. wysłać sygnał polityczny. Właśnie to w tym wszystkim jest największym dramatem. Kiedy, kiedy byłem w tym muzeum i zastanawiałem się nad takim ludzkim, moralnym wymiarem tego ataku, to on wydaje się po prostu. Nie do opisania. No nie jestem w stanie sobie wyobrazić, co czuł pułkownik Paul Tybiec i Charles Winnie, jak wylądowali i dowiedzieli się, jaki był tego efekt. Ja nawet nie wiem, czy ten drugi dowódca miał pojęcie wtedy trzy dni później, jak wykonywał to zadanie, jak, co rzeczywiście zdarzyło się w tak krótkim czasie. Mówimy tutaj oczywiście o tej pierwszej sekundzie, kiedy, kiedy zniszczono miasto, ale potem efekty właśnie efekty napromieniowania, tak? wady genetyczne, które tam powstawały. Przez lata Japończycy się z tym problemem tutaj nie mogli uporać, więc ten wymiar moralny się wydaje niewyobrażalny, że człowiek jest w stanie skonsumować broń, która w jednej sekundzie to robi. Z drugiej strony, kiedy popatrzymy na to, zresztą o czym mówił generał LeMay, tak bo, słynny, że kiedy bombardowano Drezno, kiedy bombardowano Kolonię, czy, czy wspomniane Tokio, Tokio, które w znakomitej większości tak bomby zapalające to miasto po prostu spaliły kompletnie, to straty były jeszcze większe. Natomiast największym dramatem, i on powinno być punktem naszym orientacyjnym, kiedy rozmawiamy o broni nuklearnej, było to, że Amerykanie doskonali sobie zdawali sprawę, że Armia Czerwona, która po prostu mknie przez Europę to był, przypomnę, 6 sierpnia, Nagasaki 9 sierpnia, to armia radziecka jest nie do zatrzymania. Potencjał uderzeniowy, lądowy, konwencjonalny Armii Radzieckiej był tak duży, już wtedy te relacje między Amerykanami, tak, czy Brytyjczykami, Rosjanami już były, że tak powiem, jasno chyba myślę na poziomie politycznych koluarów zdefiniowane. No czy znaczy w każdym razie istniało podejrzenie, mhm. że te relacje sojusznicze mogą się szybko skończyć w momencie, kiedy zostanie pokonany główny nimi, przeciwnik Dokładnie. w Europie? Dokładnie Rosjanie wtedy też wykonali taki nie, niesamowity Marek z tej swojej maskierowki, czyli przerzucili swoje wojska do, do Mandżurii. Tak? To był jeden z naj, najbardziej udanych elementów, gdzie udało się Rosjanom zamaskować manek. Nikt się tego nie spodziewał, potężne siły przerzucili na zupełnie inny kontynent, na inny zupełnie działań. Natomiast w mojej ocenie. Największym argumentem amerykańskim, który doprowadził do decyzji politycznej o zastosowaniu tych dwóch bomb atomowych, było wysłanie sygnału do Rosjan: mamy środki, mamy zdolności, których wy nie macie, i jeżeli sprawy nie będą się toczyły zgodnie z naszym planem, nie będziemy się wahać, żeby, żeby użyć. Takie były kulisy tych dramatycznych wydarzeń historycznych. I to zadziałało, niewątpliwie. To zadziałało. To zadziałało. Ten, ten, ten argument został zrozumiany. Toczyły się, już wiemy dziś, że Rosjanie przyspieszyli proces no, pozyskiwania własnej broni jądrowej za pomocą między innymi agentów, które, którzy uczestniczyli, przyglądali się procesowi projektowi Manhattan. Ale natychmiast zainterweniowała polityka. Prezydent Truman, prezydent Stanów Zjednoczonych mając świadomość, że Cel osiągnął, wstrzymał e, pracę nad produkcją kolejnych bomb. E, spodziewał się zresztą, że nowo powstała organizacja, Organizacja Narodów Zjednoczonych, e, zdelegalizuje tak. e, broń jądrową. E, wyrzucił Brytyjczyków z, pro, z projektu Manhattan, czyli Stany Zjednoczone przyjęły, e, na, własność e, tak, przyjęły na własność projekt. Tak, przejęły na własność projekt, została przyjęta ustawa, która zabraniała Stanom Zjednoczonym dzielenia się wiedzą z sojusznikami, nawet tak bliskimi jak Wielka Brytania, no, z którą właśnie wygrali II wojnę światową. W tą końcówkę, bo były oczywiście takie, takie spekulacje wtedy, że również Niemcy starają się pozyskać broń nuklearną. No końcówka tej wojny pokazała, że Niemcy z tej gry wy, wypadli całkowicie. Sowieci faktycznie postawili ogromny nacisk, żeby tą broń nuklearną posiadać. W 1948 roku już po tych próbach tak? okazało się, że są w stanie. Korzystali z inżynierów niemieckich, tych, których po prostu w, siłą wcielono tak, do procesów naukowych, ale również swoim potencjałem. Mieli potężny problem z środkami przenoszenia. Tak? Pierwsze bombowce, Amerykanie w tym mieli absolutnie tutaj dominację. Ich bombowce B-17, B-24 tak? czy B-29 królowały tutaj nad Europą. No i Rosjanie byli tak zdeterminowani, że pierwszym w sumie bombowcem strategicznym rosyjskim był skopiowany B-29, którego gdzieś tam rozkręcili do ostatniej śrubki i próbowali naśladować, bo nie byli w stanie. Stąd też ta rosyjska filozofia bardziej skręcała w stronę właśnie rakiet, a nie, nie samolotów, bo nigdy nie mogli dogonić Amerykanów. I do, do dzisiaj też to widać. Natomiast ten wyścig na początku, tak zatrzymany, znaczy nie wyścig, tylko, tylko ten, ten jakby skłonność amerykańska polityczna do kontynuowania tej rozwoju broni nuklearnej, no jednak rzeczywistość, tak 45, podział świata na, na, na dwie części stojące tutaj naprzeciwko siebie, no i, i Rosjanie, no i, którzy weszli i, do gry. I, I tu jest kwestia też e, europejskich sojuszników Stanów Zjednoczonych, tak? no bo Stany Zjednoczone zaraz po zakończeniu e, wojny wycofują większość swoich sił i demobilizują większość swoich żołnierzy. Trzeba było gospodarki. Nagle, tak. Nagle, tak trzeba było odbudować, e, odbudować gospodarkę, potrzebne były ręce do pracy e, i nagle wytworzyła się sytuacja, zwłaszcza w Europie, zrujnowanej przecież wojną, że po tej drugiej stronie żelaznej kurtyny w dalszym ciągu stoi milionowa, stoi wielomilionowa armia sowiecka i ten zimny oddech Rosji wszyscy zaczęli odczuwać na karku. Tym bardziej zaczęli domagać się wręcz, aby Stany Zjednoczone pozostały w Europie, pilnowały pokoju w Europie i aby broń jądrowa była tym kluczowym, decydującym argumentem. Utrzymywania pokoju. Można zaczyna... nawet powiedzieć równoważącym konwencjonalną przewagę sowiecką. Od samego początku. To, to był, to tak był główny, tak, to był główny motyw, właśnie to równoważenie tej rosyjskiej przewagi konwencjonalnej. No i to napędziło tak i w sensie doktrynalnym, który był na początku no, bardzo szaleńczy, można tak powiedzieć, tak lata 50. i tutaj doktryna zmasowanego odw odwetu, no to, to świat stanął na krawędzi szaleństwa wtedy rozwoju broni nuklearnej i też i łatwości jej implementacji do celów politycznych. Ja bym powiedział, że to nie było szaleństwo. Ja bym. Czy efekt na szczęście był w Z punktu widzenia wojskowego, bo trzeba znowu tutaj przyjęcie logiki, że aby wygrać ze Związkiem Sowieckim, trzeba zniszczyć to państwo. I że będzie to decydujący argument w tej rywalizacji mocarstw, można powiedzieć, miało swoją e, zrozumiałą e, korzenie. No bo podczas drugiej wojny. Jest statowej, to na swój sposób racjonalne, tak. tak. No, e, generał Magartur, który prowadził wojnę w, w Korei Północnej w ogóle został pozbawiony stanowiska ze względu na to, że Chciał wykorzystać to co miał do dyspozycji. Tak jest. Znaczy, e, skoro mam broń, mam bombę jądrową, tak. Mam kłopoty z wygraniem tej wojny konwencjonalnej. No to w czym problem? Tak? No to my zrzućmy na Chiny, które zaczęły udzielać armii północno pomocy, kilka bomb jądrowych, i tak wygramy wojnę. I tu interwencja polityczna nastąpiła. Tak? Po pierwsze, prezydent Truman uważał, że broń jądrowa jest tak potężna, że musi zostać w rękach polityków że w tej dyskusji nieustannej w Stanach Zjednoczonych, kto ponosi odpowiedzialność za prowadzenia wojny, odwołał się do takiego e, tradycji klasowicowskiej, że jest, no, jednak wojna jest częścią polityki. Polityka, oczywiście. I e, to, to jest zasada obowiązująca do dziś. Demokratyczny wy, wybrany prezydent mm. musi mieć kontrolę nad tym, co robią wojskowe na polu bitwy. I to decyzja pana prezydenta tutaj była stan Zjednoczonych absolutnie słuszna i tutaj nie ma, nie ma na ten temat dyskusji. E, ale e, zaczyna się kształtować spór między pod koniec lat, lat 50., na początku lat 60. doktrynalnej. Tutaj mamy dwie postacie, właśnie. Kurtis Lameya, czyli jednego z wojskowego, można powiedzieć, stratega. O, pilot, tak. pilot. Znakomity dowódca lotnictwa podczas II wojny światowej na Pacyfiku. Organizator słynnego mostu powietrznego do Berlina, gdy Sowieci odcięli Berlin Zachodni od, od możliwości zaopatrzenia. Czyli jeden z, większy, z głównych planistów, właśnie uderzył tutaj na, na Tokio, między innymi też i, i zadań w Europie. Jeden z znaczy, najbardziej skutecznych znakomity, ale też kinetycznych. Tak, znakomity statek, znakomity dowódca, yy, dający swoim własnym przykładem yy, yy, żołnierzom, yy, yy, no, jak należy. Nie, nie wiem, na wiem, no ile z prawdą, yy, ale ja słyszałem taki komentarz, że on kiedyś powiedział, że gdyby ta wojna nie zakończyła się tak, ani inaczej, czyli Hiroshima i Nagasaki, i ktoś chciałby zobaczyć efekty tych uderzeń, właśnie między innymi na Tokio, czy tutaj w, na Kolonie, czy na Drezno. To byliby sądzenie, On tak samo sobie powiedział, że byliby sądzeni jako zbrodniarze wojenni, bo, bo jakby w ilościach zadawanych strat, to przy, przypomnijmy z całą mocą. To były tylko i wyłącznie straty ludności cywilnej. Tak Tam nikt inny nie ginął w tych miastach, nie było już sił zbrojnych. Chodziło o to zresztą podobnie jak podczas zadań tutaj ósmej armii powietrznej, tak Stanów Zjednoczonych, która latała, by zniszczyć niemiecki przemysł nad Szwejtwem, tak i. i w większości w tej kolejnej fazie były atakowane miasta po to, żeby złamać wolę Niemców, żeby każdy żołnierz na froncie wschodnim wiedział, że jego matka, żona, siostra tak nie, nie przeżyją tych bombardowań. To jest absolutnie dramatyczne z moralnego punktu widzenia, no ale no, taka jest właśnie wojna. I właśnie Curtis Lemay opracował jedną z pierwszych tych doktryn użycia broni jądrowej amerykańskiej będącej kontynuacją tego, co dokonali Amerykanie podczas II wojny światowej. Czyli jeżeli chcemy Związek Sowiecki pokonać, to trzeba zniszczyć to państwo, trzeba zniszczyć ten naród. Trzeba, zniszczyć państwo, e, tak, to jest ważne. Ale. Trzeba atakować cele cywilne, tak? mhm. więc na tej mapie celów amerykańskich pojawiły się miasta, mhm. pojawiły się cele cywilne. E, nie miało różnicy. Dla Lameja, jak no, wiele razy dany cel jest atakowany. Tam się zaczęły doktrynalne spory, czy niektóre ważne cele mają być zniszczone w 95%, tak, tak. Co wymagało dwóch, trzech uderzeń na jeden cel. Tak. Doszło do takiej sytuacji, że w Kaliningradzie bodajże było 7 celów wyznaczonych do zniszczenia i 18 ładunków jądrowych miało być zarejestrowanych. W tych czasach w większości termojądrowych. Tak. właśnie, czyli superbomba miała być tam zrzucona kilkakrotnie. Więc to to pokazuje, w którą to szło stronę. I tu pojawia się drugi kierunek doktrynalnego myślenia. William Kaufman, który o właśnie, również statek amerykański, naukowiec, pasujący w Randzie początkowo też, czyli takim think tanku pasującym dla lotnictwa amerykańskiego, który stwierdził tak, że trzeba stworzyć politykom możliwość decyzji. Nie atakujmy celów cywilnych, atakujmy wyłącznie wojskowe. Dopiero w następnym etapie, jeżeli to nie pomoże, będziemy mogli atakować cele inne, ale przede wszystkim ograniczmy potencjał odpowiedzi od potencjału jądrowy Związku Sowieckiego. Tutaj jest żeby zachować też balans, żeby tutaj nasi widzowie nie odnieśli wrażenia, że tylko Amerykanie planowali. Ta mapa, którą umieściliśmy tutaj na naszym... Na naszej stronie, gdzie mogą Państwo zobaczyć tę mapę z 1970 roku, mapę uderzenia układu warszawskiego, jest dokładnie taka sama. Tak? Czyli są tam kierunki uderzeń i miasta do porażenia nuklearnego, każdy. Taktyczna broń jądrowa, i oczywiście strategiczna również. Także to obydwie strony. Tej konfrontacji miały zaplanowane wzajemne. Nie wzajemne będziemy, tak, nie będziemy Państwu opowiadać całej tej historii. Kurtis i Kaufman to są w zasadzie dwa symbole pewnego odrębnych kierunków myślenia, które się, się zostały zainicjowane. Czyli z jednej strony dominacja wojskowych, strategii wojskowej, mhm. z drugiej strony tworzenie przestrzeni dla polityków, aby także w razie wymiany, mhm. w, w wymiany jądrowej. Utrzymywali kontrolę polityczną, aby mogli decydować o wyborze celów, o charakterze odpowiedzi. Zresztą ta doktryna takiego całkowitej odpowiedzi dążącej do zniszczenia państwa została na początku lat 60. zakwestionowana i skuteczność to odstraszania. Elastycznego reagowania doktryna. Tak. Gdy, się, tak, gdy pojawiła się doktryna elastycznego reagowania, wówczas kiedy Związek Sowiecki wydawał się być nieodstraszony dostatecznie taką możliwością. Nie uwierzył w tym to, że Stany Zjednoczone zdecydują się na taką całościową odpowiedź. Więc trzeba było wymyślić nową doktrynę. Tak, mówię, jestem ciekawe, jakie cygara paliły meje. To, to też... Kubańskie. To Kuba, było jeszcze Kubański. przed kryzysem okay, to kubańskim 100% to kubańskie. Natomiast jest jeszcze jedna taka ważna dla zrozumienia tej architektury, w której się poruszamy sprawa, mianowicie reżimie prawne, bardzo krótko to prześledzimy. Karta Narodów Zjednoczonych po pierwsze artykuł drugi, który zakazuje wojny agresywnej, po drugie. Artykuł 51, czyli dopuszcza wojnę, artykuł 2, hmm. właśnie e, zakazujący używania siły, groźby użycia, zakazujący agresji. Artykuł 51 e, Karty Narodów Zjednoczonych. To jest to jest, tak, tak, literalnie powinni się powstrzymać. Powinni się powstrzymać. E, nic w niniejszej karcie nie może uchybiać niepozbywalnemu nie prawa, prawu do samobrony i do zbiorowej. To jest niezwykle ważna rzecz, tak. dlatego że. E, broń jądrowa zaczęła być postrzegana w kontekście artykułu 51 jako broń defensywna. defensywna tak. tak, jeżeli broń ofensywna jest zakazana, wojna ofensywna jest zakazana, to w sposób naturalny broń jądrowa jest wojną defensywną. I um, e, musimy sobie powiedzieć także, że e, NATO, Sojusz Północnoatlantycki, którego 75 rocznicę powstania będziemy w tym roku obchodzić w, w Waszyngtonie specjalny szczyt. Jest, został powołany jako instrument realizujący prawo członków do zbiorowej samoobrony. To jest niezwykle ważne do rozumienia jakby też istoty broni nuklearnej natowskiej. Tak, dlatego, że Sojusz Północnoatlantycki mm. jest sojuszem nuklearnym. E, y, kolejnym etapem tego rozwoju e, no, tej sytuacji strategicznej, z którą ma, m, 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 m mamy do czynienia do dnia dzisiejszego, jest, został, został przyjęty w 1968 roku traktat o mhm. nierozpowszechnianiu broni masowego, broni jądrowej. On ewoluował aż do dnia dzisiejszego. Przewiduje on, że państwa, które o właśnie 180 państw nienuklearnych zrezygnowało z pozyskiwania broni. Oficjalnych, pięciu oficjalnych posiadaczy broni jądrowej: Chiny, Francja, Rosja, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone zobowiązały się nie udzielać pomocy państwom nienuklearnym w pozyskiwaniu broni jądrowej oraz zapobiegać no, zabiegać o realizację ostatecznego celu, jakim jest rozbrojenie nuklearne. Taki cel został określony. Ale to jest niezwykle ważne, że Sojusz Północnoatlantycki jest sojuszem jądrowym. Stany Zjednoczone oferują para, parasol bezpieczeństwa, parasol jądrowy, odstraszanie jądrowe Swoim członkom, ale jednocześnie doprowadziły do tego, że żadne poza Wielką Brytanią i Francją państw członkowskich sojuszu nie dąży do pozyskania broni jądrowej. Tu jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Myślę, że warto dla, dla naszych widzów przedstawić, kto posiada tak. i ile dzisiaj na świecie tych arsenałów nuklearnych. Mam przygotowany dla, dla Państwa taki, taki obraz i mówiłeś o tym, że oficjalnymi członkami. W, tutaj w, na forum ONZ jest Rosja, Stany Zjednoczone, Chiny, Francja, Wielka Brytania, choć tych, tej broni nuklearnej jest trochę więcej na świecie i posiadają tak. również inne państwa. To jest, bo tutaj przemieszczamy się tylko i wyłącznie w obszarze informacji jawnych, bo, bo takie są tutaj możliwości prawne, więc skorzystaliśmy. Co, co, do, co do jakby istoty, nie powinno być tu jakichś problemów interpretacyjnych, ale jak Państwo popatrzą teraz na to, Ile tej broni nuklearnej i gdzie jest, to myślę, że rozumienie tego może być zupełnie zupełnie inne. Tutaj niemalże między Stanami Zjednoczonymi, a Rosją jest, jest równowaga. Ta liczba zawiera również oczywiście te ładunki, które są magazynowane, magazynowane które podlegają obsługą, remontom, także te, te około 5,5 5 ,5 tysiąca tak tych ładunków zarówno rosyjskich, jak i amerykańskich stanowi o równowadze potencjału nuklearnego na świecie. Te w takim szybkim dostępie to jest jakieś 1800 e, ładunków mhm. e, no, będących na wyposażenie. I teraz w... jak popatrzymy, popatrzymy na ten wykres i widzimy Chiny, które mają 410, to zupełnie inaczej interpretujemy teraz następującą sytuację, że Chiny nie są jeszcze i długi czas nie będą rywalem, jeżeli chodzi o ilość pozyskiwania Ładunków nuklearnych ze Stanami Zjednoczonymi. Nawet jeśli usłyszymy, że, że podwoiły, potroiły produkcję, to nie da to jeszcze w najbliższych kilku, kilkunastu latach fundamentalnej zmiany w stosunkach sił pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami. I ta nerwowość chińska, którą bardzo często widać, co de facto jest ogromnie ważnym i dobrym dla, dla pokoju w Europie. Ta komunikacja chińska, która absolutnie nie dopuszcza, i wysyłają sygnał do, do Rosjan bardzo precyzyjny, że nie ma mowy o rosyjskim zastosowaniu broni nuklearnej, nawet taktycznej, na Ukrainie i oni przewidują tutaj ogromne konsekwencje są potężną gospodarką, potężną demografią, ponieważ postawiłoby ich to w sytuacji, kiedy to tabu od 1945 roku, od, od tej sytuacji, którą żeśmy omawiali na początku historycznym. Hiroshima-Nagasaki po postawiłoby Chiny w bardzo niekorzystnej sytuacji, kiedy odczarowano tą broń nuklearną, a oni na to jeszcze nie są gotowi. Stąd ich komentarze, co służy naszej sprawie, tak? ale jak popatrzymy na tą grafikę, na ilości, mamy zupełnie inne, inną interpretację. To jest jeszcze jeden em, aspekt. Otóż em, Stany Zjednoczone i Związek Sowiecki, a potem Stany Zjednoczone i, i Rosja em, zaangażowały się w wiele em, porozumień rozbrojeniowych. Kontroli, mm -hmm. kontroli zbrojeń, ale między redukcji innymi redukcji wyżdż. arsenałów, Start 1, Start 2, New Start, INF. I y -y -y Chiny bardzo nerwowo zawsze reagowały na wszelkie propozycje dołączenia ich do tych procesów mm -hmm. rozbrojeniowych, dlatego właśnie, że przewaga obu tych mocarstw, Rosji i Stanów Zjednoczonych w potencjale jądrowym nad Chinami jest po prostu. Potężny. Tutaj na tym, na tym wykresie również widzimy, jaki jest potencjał francuski i brytyjski. On został mocno zredukowany. Taka największa redukcja oczywiście wszystkich potencjałów jądrowych była za, za prezydenta Busha tutaj i, i Gorbaczowa, tak lata 90., kiedy wycofywano Amerykanie masę tego potencjału nuklearnego, wycofali z Europy. I jak popatrzymy na, na potencjał brytyjski, który dzisiaj właściwie zawiera już tylko i wyłącznie rakiety na okrętach podwodnych, Niezwykle nowoczesnych, o, o dużej o sile tutaj rażenia. Rakiety, oczywiście amerykańskie, tak de facto, w pewnym sensie można powiedzieć, że one są leasingowane przez Wielką Brytanię. No i francuski potencjał tutaj, on się zmienia: 225 brytyjskich, tam chyba do 230 jest teraz podniesiony, francuski 290. Więc widzimy tutaj proporcje pomiędzy potencjałem amerykańskim czy rosyjskim, a francuskim i brytyjskim. Gdybyśmy mówili tutaj o o pewnych gwarancjach nuklearnych, bo też się tutaj pojawia ten temat prezydent Macron, e, oczywiście ten temat kładzie na stół. Więc co do tego wojskowego rozumienia, ale również i politycznego, tak, to skala, no myślę, dla państwa jest chyba, chyba jednoznaczna. Tu jest jeszcze ważny ten jeden element polityczno-wojskowy właśnie, że Wielka Brytania uczestniczy w grupie planowania nuklearnego w NATO, tak, razem hmm. ze Stanami Zjednoczonymi oraz grupą państw, którą, hmm. o której za chwilę będziemy mówić z racji innego programu, tak. który jest ważny, natomiast Francja nie uczestniczy. Więc Francja w tym, w tym uważa, że jej potencjał jądrowy ma charakter europejski, cokolwiek hmm. to znaczy, ale de facto jest związany z ochroną bezpośrednich interesów Francji. Podczas gdy zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka, Bryta Wielka Brytania adresują czy też przekazują swój potencjał jądrowy do obrony pokoju w Europie poprzez Sojusz Północnoatlantycki. Kończąc tą, tą część taką statystyczną, jak popatrzymy jeszcze raz na ten wykres, to widać również te państwa, które. Nie są w, w tym klubie, nie zadeklarowały się, mianowicie Izrael, Indie czy Pakistan. Tutaj pomiędzy Pakistanem a Indiami no ewidentnie jest równowaga tych potencjałów. Natomiast Izrael do swojej strategii, te 90 ładunków, które są zakładane, myślę, że są wystarczające, ale również przykładając to do potencjałów tutaj Stanów Zjednoczonych czy Rosji, jest zupełnie, zupełnie nieadekwatne. Podobnie Korea Północna, która w sensie narracyjnym. W sensie tutaj ich defilat z tym wyrzutniami, tak, i deklaracji prezydenta Korei Północnej. No w sensie ilościowym no, no nie stanowi tutaj jeszcze partnera. Oczywiście można zaryzykować taką tezę, że właściwie wystarczy jedna rakieta, żeby to zadanie wykonać i zmusić przeciwnika tak, do jakiejś konkretnej postawy politycznej, realizacji naszych celów, ale jednak wojna zawiera też tą, tą taką absolutnie brutalną arytmetykę, którą pokazywaliśmy Państwu, tak, właśnie w tych doktrynie wzajemnego zniszczenia, czy, czy w tych bombardowaniach, czy to konwencjonalnych, czy nuklearnych. Wojna ma swoją, swoją logikę, swoją ekonomię, swoją matematykę i, i w tej matematyce tak to wygląda. Skończyła się, skończyła się zimna wojna i tej broni nuklearnej w Europie Sławek jest znacznie, znacznie mniej. Tak? Jest znacznie mniej, ale odpowiada za to także właśnie, e, Traktat o, o całkowitej likwidacji pocisku rakietowego krótkiego i średniego zasięgu, ten mm. o którym ANF, o którym wspomniałem. 500 km i 5,5 tysiąca. Tak jest. Układ został, był łamany po przyjściu przez Rosję, po, po dojściu Putina do władzy. W związku z tym, po wielu ostrzeżeniach, które były do Rosji adresowane, i wzywaniu do powrotu do przestrzegania tego traktatu. W 2019 roku Stany Zjednoczone wycofały się z ANF-u, więc ten układ jest martwy. Co on, co on zakłada? On ogranicza rozwój, posiadanie balistycznych pocisków krótkiego i średniego zasięgu. W związku z tym lotnictwo i, i bomby lotnicze, można powiedzieć, nie są w nim objęte. No właśnie, mhm. i tutaj dochodzimy do natowskiego programu. Mm -hmm. no nuclear sharing, nuclear sharing współdzielenia nuklearnego, który w sumie powstał w latach 50. Tak, w czasach zimnej wojny właśnie dlatego, żeby dzielić się odpowiedzialnością i ryzykami. Ryzy ryzykami, ryzykami tak. Tak. ponieważ Stany Zjednoczone podchodziły do europejskich sojuszników w ten sposób – tak, chcecie, żebyśmy was bronili, mm -hmm. ale odpowiedź sowiecka, balistyczna, Balistycznymi uderzeniami, tą odpowiedzią są zagrożone miasta amerykańskie. Więc jeżeli chcecie, żebyśmy was bronili, to musicie ponosić również odpowiedzialność, odpowiedzialność za także ryzyko, że również ta odpowiedź dotknie waszego terytorium, waszych obywateli, wasze mhm. miasta. Dokładnie. I tutaj, tutaj ta dyslokacja poszczególnych baz, w których była ta amunicja i ciągle jest nuklearna składowana. W poszczególnych państwach właśnie w Europie jest bardzo ważną odpowiedzią na, na temat rozumienia tutaj operacji w latach 60. -tych, 70. -tych potem, tak? Czyli wojska układu Warszawskiego, które stacjonowały w NRD, ta granica tak troszeczkę inaczej wtedy wyglądała. Między NRD tutaj RFN-, em kiedy tu na tym przysmyku fulda. Wszystko się miało wydarzyć, więc znakomita większość tych magazynów do szybkiego użycia była zlokalizowana właśnie na terenie Niemiec, na terenie Belgii i na terenie Holandii. To był ten główny kierunek, z którego miały być wyprowadzane uderzenia do w strefy tak nacierających wojsk Układu Warszawskiego. Oczywiście w północnej części, tutaj również Włoch, były umieszczone te, te bazy jako kierunek dodatkowy. I niezwykle ważna jest tutaj dyslokacja Turcji. Turcja odgrywała po wejściu do NATO fundamentalną rolę. Rolę, nazwijmy ją tutaj na tej mapie, można ją odczytać jako taką rolę flankującą, czyli te wszystkie plany Układu Warszawskiego zakładające wyprowadzenie uderzenia w kierunku Berlina i dalej tutaj do Zatoki Biskajskiej przez całą Europę. No byłyby na, na mapie tutaj, jeśli mogę poprosić Krzysztof jeszcze raz, tą, tą Turcję, Czyli dyslokacja właśnie tych, tych broni. O, proszę bardzo. Czyli ta rola Turcji nie tylko jeśli chodzi o oczywiście o kontrolę żeglugi na, na Morzu Czarnym, ale również tą, ten efekt flankujący uderzeń w lewe skrzydło tak, zgubowania uderzeniowego układu warszawskiego. Dzisiaj tak naprawdę moglibyśmy w pewnym sensie przyjąć taką metodologię, bo to jest historia, te magazyny są ciągle w tym samym miejscu, ale dzisiaj już tak, Polska, kraje bałtyckie, Finlandia, to Rumunia, Bułgaria, już, już to, to będzie wszystko NATO, więc jakby ta strefa się przesunęła, te magazyny są w sensie wojskowym bardziej oddalone od linii frontu, ale dzisiaj Ukraina pełni taką rolę właśnie flankującą, jak wtedy ten potencjał turecki w takim dużym ujęciu, tak, strategicznym. I te magazyny zostały do dzisiaj i po wycofaniu właściwie znakomitej części tego komponentu nuklearnego. Po zimnej wojnie w, na terenie właśnie tych krajów są magazyny z bronią taktyczną, czyli z bombami B61. Zmodernizowanymi. Zmodernizowanymi. Będziemy za chwilkę o nich opowiadać. Które, które są podstawowym elementem tego europejskiego rozumienia odstraszania nuklearnego. Jest tych. Tyle jest w jawnych źródłach, tak? Tych bomb około, około setki. setki. Druga setka jest w Stanach Zjednoczonych, natomiast to wszystko oczywiście zawiera również ten komponent francuski, komponent brytyjski, no i oczywiście amerykański, który, który z całym swoim potencjałem również stanowi część elementu rażenia nuklearnego paktu Północnoatlantyckiego. Tu dochodzimy też do, do Polski oraz też innych sojuszników mm -hmm. NATO. Mianowicie pojawia się pytanie, co już się rozszerzył? Mm -hmm. A jednak um, grupa państw uczestniczących w programie Nuclear Sharing nie została rozszerzona, tylko pozostała taka sama jak w okresie... Mało innego. tego, nikt w historii nie aspirował poza Rzeczpospolitą do tego, aby w tym... W tym klubie Nuclear Sharing no się znaleźć. Mamy tutaj jeszcze jeden taki element reżimu architektury, można mm. powiedzieć, który ogranicza nasze... nasze e, zaraz powiemy ogranicza czy nie ogranicza, do tego prze, przejdziemy. No, w sensie prawnym ogranicza tak. Tak? i on ciągle jest obowiązujący. W sensie politycznym. Ja bym tak. powiedział, że w sensie politycznym ogranicza. Otóż jest to akt stanowiący o podstawach wzajemnych stosunków współpracy i bezpieczeństwa NATO-Rosja z 1997 roku, można powiedzieć, to jest dokument polityczny, deklaracja polityczna, yy, dzięki której znaleźliśmy się, znaleźliśmy się w NATO. Tak, to był pewien rosyjski ustępstwo w stosunku do Rosji. E, tak, na, no. Inaczej, tak. Bo to, to było prawdopodobnie na stole, inaczej by się to nie wydarzyło. To musi mieć absolutnie tutaj rozumienie tego aktu. Więc w sensie... można powiedzieć, zapłaciliśmy pewną cenę tak. za członkostwo w NATO, a jaka to jest cena? Otóż są trzy zobowiązania, które są tutaj kluczowe. Ja przeczytam te postanowienia. Po pierwsze, członkowie NATO ponownie stwierdzają, że nie mają żadnego zamiaru, planu ani powodu, by rozmieszczać broń, broń nuklearną na terytorium nowych państw członkowskich, w tym Polski, ani też potrzeby zmian jakiegokolwiek aspektu dotyczącego siły nuklearnej NATO bądź jego polityki nuklearnej, a także nie przewidują potrzeby czynienia tego w przyszłości. E, punkt drugi z tych ważnych rzeczy dla Polski. NATO postanowiło, iż nie ma żadnego zamiaru, planu i powodu. By tworzyć miejsca składowania broni nuklear nuklearnej na terytorium tych państw, czyli w tym Polski, ani przez budowę no nowych instalacji składowania nuklearnego, ani przez adaptację dawnych urządzeń do magaz magazynowania tej broni. I punkt trzeci. NATO potwierdza, że w obecnych i dających się przewidzieć uwarunkowaniach bezpieczeństwa sojusz będzie realizował swoje zadania w dziedzinie zbiorowej obrony oraz inne zadania przez zapewnienie niezbędnej interoperacyjności, integracji i zdolności do wsparcia, a nie przez dodatkowe, stałe stacjonowanie znaczących sił bojowych w nowych państwach członkowskich. Czyli można byłoby tutaj sławek taką chronologię zas zastosować. 89. jest potężna zmiana systemowa. tak? Wszystko się zmienia w Europie, ale również w Polsce. Ja pamiętam potem po chwili tak w 91, czyli, czyli dwa lata później, zostałem podporucznikiem. Potem piszemy swoją nową konstytucję w tej powstającej zupełnie innej jak gdyby, materii. W tym samym czasie, żeby można było w 99 Polskę do NATO przyjąć, kiedy Związek Radziecki jeszcze stanowił określony potencjał, tak, a NATO wyglądało tak, a nie inaczej. Na tym stole prawdopodobnie właśnie pojawił się ten temat, żeby zagwarantować wspólnie. Że nie będzie jednak tutaj znaczących jednostek, mówi się, że on jest taki troszeczkę niedopowiedziany, co to znaczy Znaczący, znaczących, jedno ale jedno. się ocenia że to jest co najmniej komponent dywizyjny. I dzisiaj no będąc jednak częścią tej cywilizacji zachodniej, czyli świata prawa, tak regulacji, mamy potężne wyzwanie, jak ocenić w sumie martwy już tak przepis, bo, bo inaczej to wygląda, versus to, co Rosja. Od tego czasu robiła, tak? bo jesteśmy już po uderzeniu cybernetycznym na Estonię, jesteśmy po interwencji w, czy wojnie w Gruzji. Rosyjskie wojska tak rozpychają się w Afryce, jest, jest Krym, jest, jest Ukraina, tak? jest Syria, jest zupełnie inny świat, a ta regulacja stanowi dla wielu polityków w Europie potężne obciążenie. Dzisiaj. Właśnie, to, to, żeby tutaj wyjaśnić, to nie jest traktat, ale to jest deklaracja polityczna. I ona została zawarta, jak tutaj wspominasz, w pewnych okolicznościach. Rosja zobowiązywała się do przestrzegania karty Narodów Zjednoczonych, karty Nowej Europy, do demokratyzowania się, do współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, do budowy środków zaufania, do redukcji zbrojeń. To było w 1997 roku. Od tego czasu właśnie. Przyszedł do władzy Władimir Władimirowicz-Putin w 2000 roku. Rosja zaczyna łamać swoje zobowiązania, jeżeli chodzi o kontrolę zbrojeń. Zaczyna stosować siłę przeciwko Gruzji, przeciwko Ukrainie. Toczy się wojna. Więc z tego powodu Polska domaga się no, wycofania się NATO z tego aktu stanowiącego Rosję. Co na to na przykład Niemcy, Sławek? Jak, jak w, w, tak, na chwilę postarajmy się ich ich jakby soczewką widzieć tą sytuację? Otóż Niemcy jednoznacznie sygnalizują, że oni są za utrzymaniem tego, czyli można powiedzieć, są naszym politycznym oponentem w tej sprawie wewnątrz sojuszu. Jakie mogą być tego powody właśnie? Po nie... pierwsze uważają, że Rosja się kiedyś nawróci w cudzysłowie hmm. i zacznie przestrzegać tych wszystkich zobowiązań, które w 1997 roku na siebie przyjęła i będzie można powrócić do status quo ante, hmm. czyli będzie można wycofać wojska amerykańskie wschodniej flanki, wojska innych sojuszników ze wschodniej flanki. W związku z tym nie ma co rozbudowywać ani ani magazynów jądrowych, ani przyjmować Polski, Polskę do, do NATO sharing, do nuclear sharing, nuclear sharing program, ani też rozbudowywać jakichś stałych baz natowskich, mhm. ponieważ nasi sojusznicy niemieccy uważają, że przyjdzie czas, kiedy Rosja będzie mogła znowu powrócić do przestrzegania tej umowy politycznej. W związku z tym nie ma co inwestować. Tu, tutaj pewnym takim elementem, który pracuje na naszą korzyść jest właśnie ten ANF, który no, jakby zwiększa też zagrożenie niemieckie, czy jakby to percepcja powinna być zupełnie zupełnie inna. Rosjanie w pewnym momencie uzyskali przewagę, zwłaszcza jeżeli chodzi o taktyczną broń jądrową, czyli te słynne, e, chociażby wyrzutnie Iskander, tak, czy te morskie wersje kalibrów, które mogą mieć również głowice nuklearne, które właśnie są takie niedopowiedziane. Tak. nie mówią, że te rakiety mają zasięg tam około, około 500 km. Tak też Rosjanie podtrzymują, ale wiemy doskonale, że że rakiety latają na, na 2,5 tysiąca i tutaj e, byłoby to już z, nawet z tej słynnej 152 Brygady, tak, e, e, brygady Rakietowej z Okręgu Królewieckiego w zasięgu tak tej brygady byłyby również Niemcy, co zupełnie by inaczej ich pozycjonowało. Ale tu jest właśnie ta, ta szczególność, że jeżeli w ogóle w przestrzeni publicznej pojawia się tematyka, czy Polska powinna być członkiem Nuclear Sharing, to nie jest tylko kwestia woli jednego czy dwóch państw i jakiejś logiki tak, matematycznej, tylko to jest wsadzone w ten historyczny kontekst, że zupełnie inaczej wyglądał wtedy akt stanowiący i miał inne e, konsekwencje. Myśmy troszeczkę tutaj skorzystali w pewnym sensie, bo Rosjanie zgodzili się e, wycofać e, tutaj i z Polski i finalnie, żeby Polska mogła być e, członkiem NATO. No, ale dzisiaj stanowi potężny problem, tak? Co stąd tak. zrobić? To jest żywy, według ciebie to jest żywy dokument, ciągle obowiązujący, czyli czy martwy? NATO przyjęło taką formułę na szczycie w Madrycie, że no, don't ask, don't, don't tell. Czyli nie wspominamy o tym dokumencie, robimy swoje, nie musimy o tym przypominać. No, problem polega na tym, że tak długo jak prezydent Stanów Zjednoczonych nie... Wyśle tego dokumentu swoją nawet słownie do kosza, że on nie obowiązuje administracji mm. amerykańskiej. Za każdym razem na konferencji prasowej wychodzi amerykański urzędnik, czy to Pentagonu, czy Departamentu Stanu, i dostaje pytanie, co z niuklear, co z aktem stanowiącym Rosją NATO. I odpowiada: No właśnie, że wszystkie postanowienia sojuszu, wszystkie decyzje prezydenta Stanów Zjednoczonych mieszczą się w ramach tego dokumentu. I to jest oczywiście. Polityczna bariera zarówno dla rozmieszczenia, budowania baz natowskich na terytorium Polski czy państw członkowskich, rozmieszczenia significant forces, czyli no, znaczących, znaczących sił, tak. sił, jak i też no, przyłączenia Polski czy innych państw sojuszu, bo też Finlandia, która właśnie do sojuszu weszła, sygnalizuje, że chce być pełnoprawnym są członkiem sojuszu, a więc chce uczestniczyć w programie nuclear sharing, no, ma z tym dokumentem problem. Tutaj z, oprócz tych politycznych takich aspektów z, ściśle, są również aspekty bardzo wojskowe, bardzo techniczne, ponieważ ciągle rozmawiamy o dyslokacji magazynów, które mają bomby B61 które są przenoszone, to są bomby grawitacyjne, czyli takie, które po prostu trzeba do tego samolotu podczepić i nad cel w odpowiedniej odległości kilkudziesięciu kilometrów tak przylecieć i ją zrzucić. To zupełnie zmienia gdyby filozofię. Rosjanie mówią o systemach rakietowych, czy to rakietach balistycznych, tak jak w przypadku Iskanderów, ale też mają wersję manewrującą. Tak? Natomiast tutaj chcielibyśmy kilka słów Państwu powiedzieć na temat nosicieli tejże broni. I tu mamy takie unikalne zdjęcie Luku, luku bombowego myśliwca F-35 po lewej stronie, gdzie jest właśnie z tymi czerwonymi elementami legendarna bomba B-61 wspólnie tutaj z, z rakietą tutaj za ramem. Tak wygląda transport tej bomby do, do samolotu. Podczepienie w zależności, czy będzie to myśliwiec F-16 czy F-15 w tym przypadku, czy też F-35, który ze względu na niską wykrywalność ma ten całe uzbrojenie schowane w, we w swoim wnętrzu. tak? Tutaj widzimy, one są schowane. Tak? Zamyka się ta, ta powierzchnia i samolot leci. Nic właściwie poza jego obrysem tutaj nie, nie wystaje. Daje to bardzo niską sygnaturę radarową i dopiero przed samym wykonaniem zadania otwiera luki bombowe. Niemalże jak kiedyś legendarne bombowce B-17. Tak otwierały te luki i to uzbrojenie zrzuca. I teraz, jak popatrzymy jeszcze raz na tą mapę, gdzie znajdują się te magazyny. To okazuje się, że to jest z wojskowego punktu widzenia ściśle związane z możliwością przenoszenia tej amunicji. Tak tak? Czyli Niemcy, które mają tutaj w, w swoich magazynach, do tej pory przewozili je myśliwcami Via tornado to samoloty, które już lata świetności mają za sobą są te zmienne geometrii. I jednym z podstawowych elementów, i, i tutaj jakby systemu nacisku Amerykanów, na Niemców, żeby kupili F-35, było właśnie to, że inne samoloty, kiedy tornado wyjdą z szyku, tych bomb przenosić nie mogą. Na północy widzimy tutaj Holandię, która również Niderlandy, także są w posiadaniu myśliwców F-35, stacjonowały również w Polsce tutaj w ramach, w ramach wizy w ramach Air Policingu. Belgia zdecydowała się na zakup tych myśliwców. Również dwie bazy tutaj w, w Gedi i ta słynna Awiana amerykańska baza we Włoszech. No i pozostaje nam problem Turcji, która ze względu na to, że zakupiła systemy S-400 przeciwlotnicze, mimo nie dostała... Sprzeciw, mimo sprzeciwu Amerykanów. Tak, mimo sprzeciwu Amerykanów, nie dostała tutaj zezwolenia na produkcję i na pozyskiwanie myśliwców F-35. Więc dzisiaj samo posiadanie tych platform to jest... Tak ważne, w, jakby adwocem tego, co mówiliśmy na początku o tej wizycie prezydenta i premiera, że posiadanie tych zdolności daje nam możliwości zupełnie innej kalibracji politycznej tych samolotów, bo to tak trzeba powiedzieć. Tak? F-35 dzisiaj, jak popatrzymy tutaj na mapę, kupują również Finowie ponad 60 sztuk, co znacznie zwiększa potencjał jakby śliwców piątej generacji, ale gdyby, Sławek, tak politycznie e, okazało się, że. Ten nuclear sharing no, zezwoli tak Finom, nowym członkom NATO, na bazowanie, czyli na budowę baz z przechowywania amunicji jądrowej, no to zmienia się zupełnie sytuacja. Polska będzie miała 32 za chwilę. Również te myśliwce kupili, kupili kupują Czesi. Więc liczba tych państw, które będą posiadać teoretycznie, tak, teoretycznie na razie, czy tam technicznie, o, zdolności przenoszenia tej amunicji jest zupełnie zupełnie spora, bo to około 600 myśliców F-35 docelowo będzie w Europie, więc to, to dla Rosjan zmienia geometrię. Znaczy, mam wrażenie, oczywiście e, administracja prezydenta Bidena zachowuje sobie e, no, jak najszersze pole manewru decyzyjne, decyzyjnego, że ten, e, te zakupy uzbrojenia, które na które wyraziło, bo administracja Bidena wyraziła zgodę, żeby się te środki walki na wyposażeniu polskich sił zbrojnych pojawiły. Mogą świadczyć, że zmienia się myślenie o roli Polski w sojuszu. Że Polska i polskie lotnictwo coraz częściej jest uznawane za no, no, znaczące. znaczące i które będzie współrealizować misje także tych o największym strategicznym znaczeniu, bo chodzi przecież o eliminowanie no, środków walki, tych antydostępowych rosyjskich, tak aby umożliwić między innymi wykonywanie tej misji, gdyby była zaistniała taka potrzeba. I teraz jak popatrzymy na, na kalendarium, bo tutaj to z misji jądrowej. Tak, o to kalendarium, który mówisz, ma niesamowicie duże znaczenie, bo to jednak jest duża organizacja i ta inercja zmiany tej percepcji no to, to troszeczkę trwa. Ale tak, w 2014 Rosjanie wchodzą na Krym i tak właściwie, jeżeli chodzi o kwestie nuklearne, nic się nie zmienia. NATO tego nie komentuje, nie chce eskalować, nie są podnoszone gotowości, nie jest zmieniana tutaj dyslokacja tak, sił, sił jądrowych, praktycznie nie dzieje się nic. W 2019, tak jest wyjście za u czyli kolejny element, który pokazuje, że no już nie ma żartów, tak, Rosjanie uzyskują przewagę, sygnalizują to, że, że wkładają tutaj swoje Pojawiają re... się iskandery. Pojawiają się iskandery te legendarne. I w tak 2020- również następuje potężna zmiana systemowa, ponieważ Rosjanie komunikują swój dekret o, o użyciu broni nuklearnej, tak, który składa się z takich bardzo ważnych punktów, to jest artykuł 27 tej doktryny, i jest to w pierwszy raz w historii, kiedy Rosjanie ujawnili tak, brzmienie tego, tego dokumentu. No oni, oni po prostu chcieli, żeby świat wiedział. Jak Rosjanie widzą w artykule 27 doktryny wojennej Federacji Rosyjskiej prawo użycia broni nuklearnej? Federacja Rosyjska zachowuje dla siebie prawo użycia broni nuklearnej w odpowiedzi na użycie przeciw niej i lub jej sojusznikom broni nuklearnej oraz innych rodzajów broni masowego rażenia, a także w przypadku agresji przeciwko Federacji Rosyjskiej z użyciem broni konwencjonalnej, gdzie zagrożone jest samoistnienie państwa. Gdy zagrożone jest samo istnienie państw. Dokładnie, więc tutaj jak powinny wyglądać teraz, jak powinno jakby przebiegać się myślenie, co Ros jak Rosjanie będą interpretować dla siebie te zapisy, doktryny są absolutnie jest fundamentalne. W 2021 roku, więc zaraz po publikacji, następuje przesuwanie sił bliżej granicy z Ukrainą i Rosjanie również sygnalizują. Że podwyższają stany gotowości strategicznych sił jądrowych. Tak? Robią to oficjalnie, tak, żeby cały świat, cała Europa była spożywana, tak, werbalnie. Natomiast tu jest bardzo ważna rzecz, myślę, że, że warta dla, dla państwa, jak to wygląda w praktyce. Więc, Sławek, jak, jak politycy sobie komentują? Ja, ci, ja za chwilę powiem, jak wojskowi to, to widzą, ale co się dzieje, kiedy prezydent Putin mówi, że on podnosi gotowość, są odprawy, tak, ewidentnie tutaj pojawia się w różnych miejscach. Co, co to politycznie oznacza? No politycznie niewątpliwie oznacza to, że Rosja sygnalizuje, że jest mocarstwem jądrowym. Dla tych wszystkich, którzy śledzą rosyjską doktrynę, a wasza debatę wokół niej, natychmiast przywoływana jest taka myśl czy taka teza, nie z oficjalnych dokumentów, ale właśnie około doktrynalnych, że mocarstwo jądrowe wojen konwencjonalnych nie przegrywa. W związku z tym, jeżeli Rosja. To potężny argument polityczny tak, to jest. Czyli wpływa, można powiedzieć wpływa na procesy też myślenia, procesy podejmowania decyzji. Paraliżuje. Tak. Paraliżuje, tak. Hmm. Czyli Rosja dążyła do tego, aby wyizolować Ukrainę, aby odciąć jej, o, o ją od pomocy zewnętrznej, właśnie roztaczając taki cień mocarstwa jądrowego. Gotowego do użycia broni jądrowej, gdyby coś nie poszło tak. I potem, w trakcie przebiegu tej agresji, przypomnijmy sobie, że Rosjanie włączali terytoria okupowane przez siebie, ukraińskie terytoria okupowane, w, no, do Federacji Rosyjskiej. No, tak tak. W sensie prawnym to, to jest część Rosji, tak? czyli jak gdyby ten artykuł 27 miałby swoje zastosowanie. Tak? Więc można powiedzieć, przesuwali granicę Rosji między innymi po to, aby komunikować, że jeżeli nas zaczniecie atakować na terytorium Rosji, to my możemy użyć broni jądrowej. Bo mamy to w artykule 27. Tak prawda? i to moim zdaniem jest obszar, w którym interesy Stanów Zjednoczonych ścierają się z interesami Ukrainy. Natomiast na, na poziomie wojskowym wygląda to, to zupełnie inaczej. Czyli jeżeli Rosjanie chcieliby faktycznie tą gotowość bojową podnieść, zostałyby przesunięte odpowiednie z magazynów, tak głowice załadowane do rakiet, czy samoloty, które by przyjmowały grupowania do, do wykonywania uderzeń, tak? Samoloty wczesnego ostrzegania, pojawiają się tankowce w powietrzu, tak? Przebazowane są na inne lotniska. To byłoby widać i słychać, tak? To, to nie, nie wygląda mimo tej e, opinii, że dzisiaj wojna może wyniknąć z minuty na minutę. To fa Tak faktycznie nie jest. I my na poziomie wojskowym Widzimy siebie, rozumiemy, czyli puszczamy sobie tutaj sygnał, że nic się nie dzieje, tak? mimo że na poziomie politycznym ta narracja ma paraliżować obszary polityczne, ma paraliżować społeczeństwa, ma uruchamiać jakieś ruchy antywojenne tak? czy antynuklearne, bo też takie są. Natomiast na poziomie wojskowym jest bardzo precyzyjna sygnalizacja. Pokazujemy, tak kładziemy rewolwery na stół, pokazujemy, że nie ma w nich amunicji, ale... Na poziomie politycznym zawsze będzie tutaj sygnał, że te rewolwery jednak są, więc tutaj Rosjanie zachowali się w sposób bardzo racjonalny, na poziomie wojskowym nie, nie pokazywali niczego takiego, co mogłoby faktycznie uruchomić już procesy decyzyjne polityczne. No ale na poziomie no władzy. I w 2022 roku, latem, gdy ofensywa rosyjska się załamała, Ukraińcy zaczęli odbijać terytorium, znowu się pojawiła rosyjska komunikacja o możliwości użycia przez Rosję taktycznej broni jądrowej w sytuacji, gdyby Ukraińcy... Odzyskali za dużo kontroli nad własnym terytorium. I co się stało? Otóż administracja prezydenta Bidena wysłała dość czytelny komunikat, że gdyby e, e, przyszło do, do głowy Rosjanom użycie rzeczywiście broni jądrowej na Ukrainie, to Stany Zjednoczone pomogą stronie ukraińskiej wygrać tę wojnę w sposób konwencjonalny. To, to było konwencjonalny. Klucz, kluczowe jakby sformułowanie. I tutaj no, no musimy się jakby wszyscy wznieść na ten absolutnie arcyciekawy poziom. Czyli jeżeli Rosjanie użyliby środków konwencjonalnych, te bomby B-61, o których rozmawialiśmy, to są ciągle, przepraszam, taktyczne, taktyczne broni jądrowej, czyli gdyby Rosjanie tak w, na niewielkich odległościach, niewielkimi ładunkami uderzyli na Ukrainę, to to ciągle jest na, na zupełnie innym poziomie jakby sygnalizowania. Natomiast sam fakt użycia tak małych środków, które by nie przyniosły efektu wojskowego, tak, bo tak. jeden czy dwa Iskandery no, z głowicami nuklearnymi nie, nie, nie rozwiązałyby problemów operacyjnych, nagle by się okazało, że to, właśnie to powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych, uwolni Amerykanów od, od tych limitów i dadzą taką pomoc tej Ukrainie, udzielą takiego wsparcia. Że konwencjonalnie Rosja tej wojny wygrać nie będzie mogła. To, to jest niesamowita gra na tej, na tej szachownicy strategicznej, którą grają tutaj no, największe państwa no, nuklearne. Generał Petreus na jednej z konferencji zasygnalizował, zasygnalizował że tak, między, w Warszawie zresztą, tak, między innymi e, mogłaby zostać zatopiona flota czaromo, czarnomorska, że mogłyby za, zostać zaatakowane te lotniska, z których ewentualnie wystartowałyby samoloty wykonujące te misję. W każdym bądź razie, że czerwone linie by zostały przekroczone. I myślę, że to jest rzeczywiście... Czyli tak, żeby być precyzyjnym, to te, to te głębokie uderzenia konwencjonalne, na przykład na lotniska i tak dalej, to właśnie były wykonywane między innymi rakietami Jazm. Abyśmy to mieli jasność. No, no właśnie. Więc y, y, tu był. Y, 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 dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że y, y, jeżeli, aby zrozumieć dobrze strategię Stanów Zjednoczonych wobec konfliktu na Ukrainie, y, czyli rosyjskiej agresji na, na Ukrainę, y, musimy mieć świadomość, że dla Stanów Zjednoczonych ta y, y, rozgrywka strategiczna rozgrywa się na zupełnie innym poziomie. Stany Zjednoczone dążą do utrzymania. E, równowagi strategicznej w, e, hmm, i utrzymania monopolu i tabu e, nuklearnego. Stany Zjednoczone nie chcą doprowadzić do sytuacji, w której ze względu na wykorzystanie przez Rosję broni jądrowej do walki z państwem nieposiadającym nie tej broni, bo to by było przekroczenie tabu. To, że państwa jądrowe no, nie toczyły ze sobą wojen, ale to wiadomo, że mogą taki potencjał przeciwko sobie wykorzystać. To wiadomo od 70 lat co najmniej. Natomiast to, że państwo jądrowe może wykorzystać broń jądrową przeciwko państwu, które takiej broni nie posiada, to by doprowadziło do erozji tego systemu nieproliferacyjnego, za którym się Amerykanie opowiadają i którego bronią. Tutaj jest również bardzo ważna taka część, która może umykać naszej uwadze, że mamy takie wrażenie, że NATO w sumie nic nie zrobiło. Okazuje się, że w tej sygnalizacji strategicznej pojawiło się bardzo wiele rzeczy, takich, które się wcześniej nie pojawiały. Pierwszy raz ujawniono kryptonim tak, ćwiczenia z Steadfast Noon, które jest ćwiczeniem skoncentrowanym na planowaniu operacji z użyciem sił, sił jądrowych. Przez lata było wykonywane, ale nie, nie było komunikowane. Jednak Sojusz zdecydował, żeby wysłać do, do Rosjan bardzo silny sygnał. To ujawniono tak, że te ćwiczenia się odbywają, jaki mają kryptonim. Więc to jest bardzo ważny element. Nad Polską nad krajami bałtyckimi zaczęły się pojawiać amerykańskie bombowce strategiczne B-52, B-1. Miałem tutaj okazję oglądać, tutaj jest z bliska. Więc to również jest sygnalizacja dla Rosjan, że my zmieniamy politykę. Tak? To, co się nie działo wcześniej, teraz będzie miało zupełnie jakby inny kaliber. I to zostało również odczytane, że to właśnie nad Polską, że polskie myśliwce eskortowały B-52, że przylatywały przez przesmyk. Suwalski, że latały nad krajami bałtyckimi, więc wydaje mi się, że w tym obszarze narracyjnym. No jednak NATO dokonała dużej refleksji. No nie takiej, która by finalnie tak dołączała na przykład Polskę do, do Nuclear Sharing, ale myślę, że to się nie wydarzało wcześniej w takiej skali. No właśnie. Podsumowując, Polska powinna dążyć do wejścia do programu Nuclear Sharing. Ponieważ pozostawanie w tej takiej po stronie niewidzialnej granicy, dzielących członków na starych i nowych, dzielących członków na ponoszących ryzyko i ponoszących odpowiedzialność i nie ponoszących tej na wschodniej flance, powoduje, że moim zdaniem agresywność Rosji jest napędzana. Mm -hmm. Rosja ciągle wierzy, że może wbić klin między starych i nowych członków, że może właśnie tak jak w grudniu 21, wysuwać ultimatum w stosunku do sojuszu. Dokładnie zmierzające po tych liniach, tak? czyli powtarzające akt stanowiący Rosja NATO, powtarzające ten. Tą, ten podział właśnie na państwa uczestniczące w, w programie Nuclear Sharing i nie. Więc to jest niestety politycznie zachęta dla Rosji do próby rozbicia sojuszu. To może tak, taki tutaj z lekkim przymrużeniem oka komentarz, który pewnie wszystkich zaskoczy. My już raz w Nuclear Sharing byliśmy. Tak jest. Kiedyś, kiedy na, na porannej kawie w Sztabie Generalnym rozmawialiśmy na wiele spraw mój zastępca Pan generał Mikutel Tadeusz, pozdrawiam cię tutaj serdecznie, przyznał się bez bicia przy kawie, że w czasach kiedy był młodym lotnikiem, latał legendarnym naszym tak samolotem Su-22, to wtedy tak ćwiczyliśmy, ponieważ Rosjanie przewidywali również taktyczne ładunki jądrowe dla naszych samolotów i takie zadania ćwiczyliśmy. Także w pewnym sensie, to oczywiście z dużym przymrzeniem oka, tak, bo zupełnie inna była nasza pozycja wtedy w Układzie Warszawskim, ale... Nie są to rzeczy, które są zupełnie niemożliwe, bo już się wydarzały, tak? Broń nuklearna również tutaj była składowana w, w kraju. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest, że ten nuclear sharing, jak już je tak troszeczkę żeśmy wytłumaczyli, odczarowali, ono może mieć może być kilka wersji zastosowania, tak? Czyli możemy sposobów być. Dojścia. Sposobu dojścia dojścia do tego, tak, możemy mieć magazyny do składowania tej amunicji na terenie Rzeczpospolitej. E, możemy mieć. Myśliwce F35, które będą przystosowane do przenoszenia tej broni, na przystosowanie musi wydać zgodę oczywiście Rząd Stanów Zjednoczonych, tak? Samoloty muszą zostać wyposażone w odpowiednie oprogramowanie i sprzęt Piloci specjalistyczny. Piloci muszą być przeszkoleni pod względem i, i tym technicznym, tak lotniczym, ale również w wykonywaniu zadań, a nie są to proste misje. Ale również może być wariant taki, że tę amunicję nuklearną, te myśliwce będą podejmować z innych państw. Więc to, to nie są jak gdyby. Samo wejście do, do klubu nuclear sharing nie oznacza, że będziemy tutaj mieli tą amunicję na własność. Tu musimy podkreślić również, że te bomby są własnością Stanów Zjednoczonych. Jest. Bazy są również własnością Stanów Zjednoczonych, ochranianą przez jednostki amerykańskie, więc tutaj Amerykanie nie, nie udzielają żadnych tutaj specjalnych pozwoleń na te I argumenty sojusz nuklearne. Jest sojuszem defensywnym, defensywnym. obronnym, se, tak. więc ewentualne użycie broni jądrowej, czy przez Stany Zjednoczone, czy przez jakiegokolwiek innego sojusznika, który taką broń dy dysponuje, mhm. czy też państwa, które uczestniczą w tym programie, zostaną tam samoloty przylecą, zostaną te bronie mhm. podczepione, odbędzie się wyłącznie w sytuacji, kiedy sojusz zostanie zaatakowany, i kiedy sojusz zostanie zaatakowany bronią jądrową, Jądrom, tak. będzie musiał na to odpowiedzieć, mało tego, w doktrynie. Amerykańskiej, tej, tej najnowo, najnowszej, kształtuje się tendencja, aby na broń jądrową, atak jądrowy, przynajmniej nie wykluczyć ataku konwencjonalnego w pierwszej fazie. Oczywiście zachowując pełne spektrum możliwej odpowiedzi, ale no, w administracji Obamy toczyły się takie dyskusje między wojskowymi i no, doradcami politycznymi prezydenta, które wprawdzie skończyły się na zgodzie, osiągnięty konsensus, że odpowiedź będzie in-kind, czyli jeżeli Rosjanie uderzą jądrowo, Stany Zjednoczone odpowiedzą w sposób jądrowy, natomiast ta dyskusja przesuwała się coraz bardziej w stronę także, Dopuszczenia od możliwości konwencjonalnej. Także dlatego, że Stany Zjednoczone mają ogromną przewagę w precyzji hmm. i środkach e, konwencjonalnych. Więc mogą atakować filosy na przykład. E, e, samoloty rotejskie. nosiciele. Tak. Mogą atakować samoloty nosiciele przy użyciu. Mogą zestrzeliwać też rakiety, tak? Tej... Nie trzeba kopać dziury w Kaliningradzie. E, Dokładnie, także to nie jest, nie jest to taka dobrymi. prosta sprawa. Natomiast faktycznie trzeba by sobie tutaj odpowiedzieć na, na to pytanie. Ono, ono również nas doprowadza do takiego bardzo ciekawego wniosku. Jak my, mogłaby wyglądać taka misja przykładowo, tak? z użyciem bomby 61, więc pierwszy warunek, tak jak powiedziałeś, musielibyśmy być zaatakowani. Sam Pan, tutaj Sojusz Północnoatlantycki nie przewiduje jakichś prewencyjnych uderzeń Mówię, jądrowych, absolutnie. tak musimy być tutaj rozsądni i, i to rozumieć. Następnie, żeby te samoloty mogły wykonać, nie będziemy zrzucać broni nuklearnej na własne terytorium, więc trzeba byłoby wedrzeć się w terytorium przeciwnika. Więc taka misja Zawiera oczywiście przygotowanie informacyjne, satelitarne, wskazywanie celów, działalność tutaj różnych innych instrumentów. Samoloty, które najpierw porażają system obrony przeciwlotniczej, który jest na, na drodze do celu, następnie samoloty oczywiście specjalistyczne, wczesnego ostrzegania, tankowce powietrzne i samoloty walki radioelektronicznej, które jak gdyby wybijają ten korytarz radioelektroniczny w drodze do celu, no i finalnie przygotują samoloty, które wykonują zrzut z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Nie jest to prosta sprawa. I teraz, jeśli tą, tutaj niczego tajemniczego nie zdadzę, jeśli ten warunek, że musiałyby być zaatakowane nuklearnie, czyli trwa wojna, jest artykuł 5, siłami sojuszniczymi dowodzi na dzisiaj generał, Cavoli. generał Christopher Cavoli, i on jest właścicielem tych środków. Tak, Czyli dowódca strategiczny NATO, generał Cavoli, jest właścicielem tych środków i ma, jak to samo sobie mówię, te dwa kapelusze. Jeden kapelusz jest ten natowski że jest dowódcą wszystkich sił natowskich, odpowiada za prowadzenie wojny, ale również jest dowódcą amerykańskim i podlega reżimom tutaj prawnym, czy samemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Więc amerykańska broń, która jest w amerykańskich magazynach, z amerykańskim dowódcą, który by o tym decydował. Więc to, to musimy jakby wziąć pod uwagę, zanim pojawią się różne tutaj teorie, jak to Rzeczpospolita powinna posiadać potencjał nuklearny i, i, i nim dysponować. No Więc właśnie. to poruszamy się w, jakby w obszarze takim, na razie teoretycznym, tak? Ale, ale również dajemy państwu taką ramę intelektualną, jak do tego problemu należy podchodzić. Tak. I trzeba sobie też jednoznacznie powiedzieć, że Polska nie może samodzielnie opasować programu jądrowego, nie może. Swoje tak, tak. tutaj, tutaj us, uspokajamy trzeba... jest oczywiście masę, masę teorii, które powstały. Jeśli chodzi o, o reaktory, tak? Tak. ja osobiście personalnie jestem bardzo. Tutaj za, żeby powstawały elektrownie jądrowe, małe reaktory. To jest zupełnie inna technologia. Jest w zasięgu finansowym, jest w zasięgu technologicznym, organizacyjnym. Myślę, że tą, tą drogą powinniśmy maszerować. Zupełnie, absolutnie science fiction jest tutaj jakaś aspiracja do, do posiadania samodzielnie broni jądrowej. Jest to niemożliwe jakby technicznie, technologicznie. Jest to naruszenie I wszystkich tak, zasad tutaj praw międzynarodowych, więc tutaj w ogóle tego nie komentujemy. Natomiast jeśli chodzi o o sam nuclear sharing, ja bym jeszcze raz poprosił tutaj tą mapę z rozmieszczeniem tych magazynów, żebyśmy mogli spokojnie to popatrzeć, bo dzisiaj już to NATO ma tak inną, inną geometrię, to gdyby te magazyny faktycznie były w Polsce, mogłyby z nich korzystać zgodnie z planem operacji, tak, samoloty F-35, wszystkich państw, również duńskie, norweskie, tak, chociażby, i, i wykonywać te zadania, w reżimach takich, że na terytorium Rzeczpospolitej byłyby bardzo ważne tutaj części infrastruktury. Mogłyby podejmować tutaj nasze myśliwce, musiałoby to być w planach, musiałyby być przeświczone tak z innych magazynów i wykonywać te zadania na terytorium tutaj wroga. A teraz pytanie Sławek. Pomimo tych, jakby poza tymi sprawami, stricte rangi politycznej, to. No to jednak jest siły zbrojne, to rzecz są tak podległe panu prezydentowi i, i tutaj obywatele chcieliby wiedzieć, więc pytanie jest takie, że żebyśmy w ogóle nie przedyskutowali tego, jak, jaka byłaby kolejność taka, czy prezydent że by tutaj uzyskując nawet techniczne... Możliwości przenoszenia tej broni, zachowywałby jakieś prawo decyzyjne, czy też nie? Bo na tą chwilę wygląda to zupełnie zupełnie inaczej. No, to jest problem, z którym się nigdy wcześniej nie spotkaliśmy. No Zachowywałoby prawo decyzyjne, bo znowu musimy sobie zdawać sprawę, że jakikolwiek, jakikolwiek wariant, który byśmy dopuścili, w którym Polska jest członkiem tego programu i wykonuje tego rodzaju misje, odbywa się w sytuacji, kiedy Polska została zaatakowana lub mhm. też wykonuje misję sojuszniczą z, z artykułu 5, czyli toczy się wojna. Mhm. Toczy się wojna. E, czyli... Prezydent decyduje o, o, o no, jak gdyby zarówno kwestiach prawnych, jak i kwestiach polityczno-wojskowych w tym, w, tym, w tym zakresie. Mianuje głównego dowódcę. Dowolence, Więc jak gdyby, to nie jest tak, że Polska zostaje zaskoczona jakoś tą sytuacją. Tak jak powiedziałeś, zgromadzenie potencjału militarnego, niezbędnego do stworzenia rzeczywistego, realnego zagrożenia bezpośrednią agresją, będzie trwało jakiś czas. Będziemy to widzieć. Będą się przygotowywać nasi politycy, nasza klasa polityczna, nasze państwo całościowo się będzie przygotowywać, będą się przygotowywać sojusznicy. No i w, w tego rodzaju sytuacji, gdybyśmy byli członkiem sojuszu, to już wiesz pewnie lepiej, prawdopodobnie te państwa, które, które są członkami tego, nuclear tego klubu, nuclear sharing. Uczestniczyły w planowaniu. Co zrobić w sytuacji, gdy ta agresja zbrojna konwencjonalna będzie wsparta uderzeniami jądrowymi? Wiem, ale nie powiem. No właśnie. Szanowni Państwo, do, tej, do tematyki jądrowej będziemy wracać, dlatego, bez, dlatego że bez zrozumienia sposobu, w jakim myślą państwo jądrowe, nie da się. Wytłumaczyć oraz zrozumieć tego, jak funkcjonuje współczesny świat. Myślę, że to jest, wytłumaczyliśmy w dużej, w dużej mierze i ten globalny potencjał nuklearny, który jest, on jest ogromny, tak? I pokazaliśmy tutaj też potencjał, który jest w Europie, jak on wygląda. I ja bym jednak tutaj Sławek tak przykornie pozostawił naszych widzów z takim, z takim scenariuszem, który jest. Moim zdaniem, jakby kwintesencją i tych naszych zakupów konwencjonalnych, o których mówiliśmy, i o tych naszej sygnalizacji pana prezenta, pana premiera, że jako jedyne tak, państwo natowskie sygnalizujemy, że chcielibyśmy w nuclear sharing uczestniczyć. Gdyby faktycznie ta wojna na Ukrainie no, poszła, poszła nie najlepiej, jeżeli chodzi o, o naszą perspektywę, i Rosjanie mieliby jakąś strategiczną pauzę. Mogliby odtworzyć tak część sił i umieć, przesunąć je na inny kierunek. To jest ciągle niewykluczone. I, yy, i wcale nie muszą czekać, tak, aż od, odtworzą te wszystkie straty i uzyskają potencjał tej półtora milionowej armii, która jest w planach. Ani, ani Wehrmacht nie miał yy, na początku wojny takich stanów, które jakby były tymi docelowymi. Wielokrotnie tak nawet, nie wiem, Rumsfeld, jak, jak tutaj w Zatoce Perskiej w 2000. W trzecim roku uderzali, to też tak, Amerykanie nie mieli ani tylu elementów do kampanii powietrznej, tak, czy, czy nawet wojsk lądowych, a wojny się zaczynały. Więc to, to tak nie funkcjonuje, że będziemy czekać, aż Rosjanie będą gotowi. Więc gdyby y, przygotowali taki, taki komponent lądowy i jednak zaryzykowaliby na, do uderzenia na ktoś z państw bałtyckich, na przykład, tak, najsłabszych tych elementów. Wdarliby się to, tak jak to kiedyś niefrasobliwie się to jeden z przywódców powiedział: Tam, takie limited incursion, takie tam w wdarcie w sensie jakimś tam ograniczonym geograficznie 50, nie wiem, 100 km, i by się zatrzymali. I potem by doprowadzili tą część eskalacyjną, czyli, czyli powiedzieli, że jeżeli nie zostaną spełnione ich warunki, to będą używać broni nuklearnej. To, to, jaki, to, to jest ten najniebezpieczniejszy scenariusz. Tak? Czyli Rosjanie jednak decydują się na uderzenie hipotetycznie jednego z krajów natowskich. Zajmują kawałek, czy nie? Przedzierają się przez Litwę tutaj do, do, do Królewca, i potem grożą użyciem broni nuklearnej. To jak teraz w tym naszym systemie prawnym, w tej chronologii zdarzeń, którą przedstawiliśmy na poziomie politycznym, jak mogłyby te procesy tutaj no, za, Polska... za nie, nie wiem, czy od, odpowiemy teraz czy zostawimy tutaj... To to jest... może, nie, może nie odpowiadajmy, może wrócimy okay. do tego tematu, ale... Stąd tak ważne są te ale... elementy konwencjonalne, żeby też pokazać, że jesteśmy w stanie jakby nie, nienuklearnym udzielić tak dużej odpowiedzi, że, że dalsza konsekwencja tego będzie, będzie niemożliwa. Nie Jedna, skalując jedna może taka, taka tylko reakcja na to pytanie. Otóż Polska w sojuszu pełni rolę szczególną. E, prezydent, były prezydent Estonii, Ilves podczas w jednym ze swoich wywiadów prasowych odpowiedział, że e, jeśli dojdzie do wojny na wschodniej Francji, postawa Polski i reakcja Polski będzie absolutnie kluczowa. To Polska musi zmobilizować sojusz. To reakcja Polski musi być zdecydowana. To my musimy, jeżeli uważamy, że zagrożone są nasze bezpośrednie interesy bezpieczeństwa, zagrożony jest pokój polskich obywateli, to musimy dać przykład sojusznikom, że to rzeczywiście mamy na uwadze i będziemy bronić polskich obywateli, domagając się także wsparcia sojuszniczego. No to będzie jak zawsze dramatyczne i kosztowne. Myślę, że tutaj najlepszym przykładem jest to, to nasze słynne, moralne, tak, Westerplatte. To była mała baza logistyczna, można byłoby dzisiaj, nie wiem, materiałowa. Dzisiejszym językiem, tak, żołnierzy tutaj pewnie wie, że też nas słuchają, więc to był taki mały wojskowy oddział gospodarczy, który nie miał żadnego żadnego kompletnie znaczenia, tak, mała baza transportowa przyrzutu, tak, tranzytowa de facto, Niemcy stanęli tak potężnym okrętem, pacernikiem Schleswig-Holstein i wcale by tak dobrze to nie szło, ani, ani te ostrzały artyleryjskie, ani ten desant piechoty w tej fazie. Ale gdyby wtedy ta mała baza nie stanęła oporem, który był tak ważny w sensie politycznym, tak, wtedy nie wiedzieliśmy, że ta wojna skończy się wcześniej, nie udałoby się tego zrobić. Więc to te, i w sensie tutaj taktyki działania dowódcy obrony, Postawy żołnierzy, determinacji, operacji informacyjnej, tak można to dzisiaj powiedzieć, tak? bo to potężnie było nagłośnione, no nie, nie byłaby możliwa dalsza reakcja polityczna u Ja miałem wtedy nieefektywnych no, sojuszy. Tak? Ja miałem bardzo ciekawą rozmowę na ten temat, na temat Westerplatte w marcu 2014 roku, gdy Rosjanie dokonywali aneksji Krymu mhm. ze Zbigniewem Brzezińskim. No, Obaj Polacy znamy symbolikę Westerplatte bardzo dobrze. Otóż Brzeziński powiedział tak, że nikt nie przyjdzie z pomocą jakąkolwiek państwu, które się samo nie broni. Gdyby na tym samym Krymie żołnierze ukraińscy w jednym chociaż punkcie Krymu podjęli skuteczny opór, gdyby się bronili mhm. przez jakiś czas, wówczas reakcja świata by była zupełnie inna. Uh, I niestety... Ta lekcja, z tą, z tą lekcją musimy, musimy to, ją jakoś przyswoić. Myślę, że państwa bałtyckie bardzo dobrze ją przyswoiły. Państwa bałtyckie, które nie podjęły walki w 1939 i 1940 roku, straciły niepodległość na 50 lat. I zagrożona została w ogóle egzystencja tego narodu, bo przecież ci ludzie byli wysiedlani masowo. Więc tam w państwa bałtyckich ta lekcja została odrobiona. a O państwach bałtyckich więcej będziemy rozmawiali chyba. Tutaj, tak? tutaj właśnie Andrzej z, z Norwegii mi przypomina o tym, że, że Rosjanie również na Białorusi rozmieszczyli swoje systemy. Po, pozdrawiam Cię, Andrzej. Ja nie jestem przyzwyczajony, żeby w czasie programów tutaj rzucać okiem, ale u, uczę się tej funkcji. Faktycznie tak jest, że na naszych oczach Rosjanie zakomunikowali, że rozmieszczają broń nuklearną na terytorium Białorusi. To również doskonale jakby pokazuje ten refleks do tego artykułu 27. Tak, jakie są warunki do spełnienia, jeżeli Rosjanie uznają, że to są ich systemy i my cokolwiek chcemy konwencjonalnie czy nuklearnie uczynić, żeby je, żeby je zniszczyć, to mogą, tak, ten kasus belli może być, może być spełniony. Także tutaj żartów nie ma, natomiast broń nuklearna jest tak, tak wrażliwym, tak bardzo politycznym, z ogromnymi konsekwencjami argumentem, że no, trzeba, trzeba do tego podchodzić strasznie ostrożnie. I poważnie. Ja osobiście uważam, że te nasze aspiracje do nuclear sharing są strategicznie uzasadnione. Nie będą łatwe. Na pewno spełniamy pierwszy parametr, czyli po prostu, jak zakupiliśmy F-35. Tak? Czyli, czyli już spełnimy warunki wszelkie, żeby w sensie technicznym być w tych programach w sposób no, zupełnie odmienny. To będzie wymagać rzeczywiście ogromnej refleksji tutaj politycznej i strategicznej. No, będziemy, Jesteśmy teraz w przededniu Pisania czy aktualizacji strategii bezpieczeństwa narodowego myślę, że po tym dzisiejszym programie i po przytoczeniu tylko tych elementów historycznych, ale również tego, co się dzieje dzisiaj, nie ma największych wątpliwości, że, no, że to trzeba przedyskutować. To trzeba powinno być. Trzeba do tego dążyć. To, że jacyś, jakimś sojusznikom się to nie podoba, no y, y, trudno. Y, y, tak to jest w sojuszu. Nie wszyscy ma, nie wszyscy mamy takie same interesy. Myślę, że kluczowa jest oczywiście praca z, z administracją amerykańską, jakakolwiek ona by nie była, no, ponieważ ostatecznie to są bomby amerykańskie, to jest amerykański program. I Amerykanie dostarczają odstraszanie jądrowego sojuszu. To Amerykanie są zobowiązani na podstawie traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, aby nie udzielać tej, tej broni żadnym państwom. Nie będącymi państwami jądrowymi, aby przestrzegać tego systemu. Uważają i myślę, że trzeba się z nimi zgodzić. Zawsze jest lepiej mieć kilka tylko dużych parasolek niż kilkaset parasolek, nawet mniejszych. Ten świat rzeczywiście jest bezpieczniejszy, gdy Amerykanie zapewniają straszenie jądrowe. Szanowni Państwo, przechodzimy do. Trzeciego standardowego naszego standardowej części naszego programu, mianowicie nasze lektury. No, może ja zacznę. Proszę bardzo. Zacznę od książek, które są związane z naszym tematem bezpośrednio, mianowicie klasyka. Lawrence Friedman, The Evolution of Nuclear Strategy. Um, jeśli ktoś pragnie bardziej szczegółowego, a na pewno potraktowaliśmy temat bardzo jedynie w sposób szkicowy, skrótowy, jeżeli ktoś pragnie zapoznać się z historią, ewolucją strategii nuklearnej, jaka zachodziła w świecie, to jest klasyka tej, tej, na ten temat, Lawrence Friedman. Um, kolejna, również klasyczna książka, nawiązująca, z którego zaczerpnęliśmy tytuł dzisiejszego odcinka, Wizard of Armageddon, Fred Kaplan, um, amerykański dziennikarz, który opisał w jaki sposób się amerykańska doktryna strategiczna użycia broni jądrowej kształtowała, kto za nią odpowiadał, o wielu wielu bohaterach, o których nie wspomnieliśmy tutaj w tym odcinku, Państwo tutaj przeczytają. I najnowsza książka Freda Kaplana, The Bomb, Presidents, Generals and the Secret History of, of uh, Nuclear War z 2020 roku, to jest książka, która um, opisuje tą ewolucję aż do czasów administracji Trumpa, więc jest um, najnowszą w pewnym sensie bardzo przystępnym językiem, opisaną historią tej, tej strategii. Yy, może... Sobie przyniosę również Co przyniosłeś tym kilka razem? Książek. Jeszcze raz tutaj zareklamuję Marka Depczyńskiego. To jest atomowa tarcza Rosji. Świetna pozycja, jeżeli chodzi o historię, sposób też myślenia, rozumowania tak przez Rosjan. Użycia strategicznych wojsk rakietowych. Książka napisana niezwykle precyzyjnie, z masą tutaj wykresów, mapek, zaczynające się od takiej dużej części historycznej. Marek, jak zawsze, tutaj bardzo, bardzo detalnie. Także jest napisana po polsku. Jest to raczej dla, dla fascynatów, bo, bo nie jest to, to lekka lektura. Jest tutaj masa szczegółów masa technicznych. Szczegół technicznych. Tak. Tutaj, z, dzięki tutaj w ogóle temu naszemu pomysłowi, to się wreszcie mogę zorientować, co ja mam u siebie w. w w biblioteczce, tak? Jeden z moich znajomych powiedział, że jest na takim etapie posiadania książek, że szybciej kupi coś nowego na Allegro niż książkę w domu znajdzie. No ja na razie jeszcze tak dobrze nie mam wyposażonej, ale mamy książki z serii Polskie Tradycje Intelektualne, i to jest przeklęte miejsce Europy i geopolityka i zasady studia z dzielów polskiej myśli politycznej. Można tutaj znaleźć i myśli Bocheńskiego, i Cata Mackiewicza. Znakomite artykuły, które piszą tutaj panowie gajewscy. Jest tutaj również Andrzej Nowak, tak? jest tutaj Paweł Kowal. Bardzo fajna refleksja, żebyśmy tutaj trzymali balans między tą literaturą anglosaską, która jakby z, no, z samej natury jest ma większe tutaj oddziaływanie. Ale książka taka na wakacje. Ja sobie kupiłem na razie dwie, i myślę, że ta seria jest naprawdę wartościowa. Bardzo dużo dzisiaj rozmawialiśmy o NATO i o kwestiach nuklearnych, ale poprzedni program był poświęcony Rosji. Myślę, że żeby lepiej odszyfrowywać Rosjan, to. Jack, Weatherford Khan. Właściwie wszystko, co o Khanie tutaj się ostatnio okazuje. Bardzo dobre ciekawe książki. Ile w tym było krwawego barbarzyńcy, a ilego wielkiego wodza i wizjonera, jak zarządzał zasobami, jak wykorzystywał manewr, jak korzystał też z zasobów intelektualnych innych, podbijanych narodów. Książka absolutnie fenomenalna. I myślę, że studia nad, nad Hanem pomogą nam zrozumieć ten wschodni sposób myślenia, również tutaj. Rosyjski. I ostatnia, też wygrzebana w, z moich zasobów, Franciszek Skibiński e, o sztuce wojennej, akurat w tym przypadku jest to na, na północno-zachodnim Teatrze Działań Wojennych, napisał bardzo wiele, to taki doskonały oficer, generał, e, intelektualista, oczywiście szef sztabu legendornego pacerniaka pana pułkownika, później generała Maczka, dowódca. E, dowódca e, czy najpierw sztabu tak, w 10. Brygadzie kawady Pancernej, dowódca legendarnego 10. Pułku Szczelców Konnych, czy jednostki zwiadowczej Maczkowców, czy dowódca III. Brygady po wojnie zajął się tutaj pisaniem, więc dla tych wszystkich, którzy, którzy chcieliby tą polską myśl wojskową odświeżać sobie, książka, nie wiem czy jest dostępna tutaj na, na Allegro, ale Franciszek Skibiński, le legenda tutaj pracy sztabowej. Wszystkich, wszystkich pancerniaków. I jeszcze jedna rzecz chciałem polecić. Mhm. Mianowicie Niemcy nieustannie się pojawiają w naszych spotkaniach, nieustannie o tym mówimy. Jest znakomity podcast Marka Cirockiego i Anny Kwiat, pani doktor Anny Kwiatkowskiej, profesor Cirocki, Anna Kwiatkowska, Niemcy w ruinie. W znak zapytania: tutaj taką może zostawię, o w ten sposób można zobaczyć. Pani doktor Kwiatkowska była naszym gościem, bardzo się podobał Państwu ten, ten to spotkanie, ta nasza rozmowa. Marek Ciocki wydał ostatnio taki długi esel, walka o świat. Jedno zdanie przeczyta przeczytam. Gdyby Samuel Huntington żył, mógłby odczuwać satysfakcję, bo ostatecznie wyszło na to, że miał rację, opisując przyszłość jako starcie różnych cywilizacji. Marek Ciocki uważa, że to, z czym mamy do czynienia, to jest starcie cywilizacyjne Zachodu z własnymi wartościami oraz Zachodu ze światem niedemokratycznym, nieliberalnym. Ja mam dla Państwa jeszcze jedną, jedną rekomendację. Nie będzie to książka, będzie to film, który wprawdzie nie mówi o. O użyciu broni jądrowej. Ona dzisiaj tak była balansowana pomiędzy bronią jądrową a tą częścią konwencjonalną. Dzięki tej uprzejmości i poleceniu mojego serdecznego przyjaciela Krzysztofa z mojego, z mojego miasta. Krzysztof, pozdrawiam się. Wiem, że nas oglądasz. Do późna w nocy już jest tutaj, o grubo, grubo po dziesiątej będziesz niewyspany. I polecił mi fenomenalny, fenomenalny serial e, Władcy Przestworzy. To jest e, dzieło oczywiście Spielberga i Atom, Toma Hanksa o legendarnej grupie bombowej. Se, tej tak zwanej krwawej setce, wspaniale nakręcony, pokazujący bohaterstwo amerykańskich lotników, załóg bombowców B-17 z 8 armii, które latały nad Europę. Szaleństwo wojny, pokazuje też dramat bombardowanych miast po zestrzeleniu. obydwaj autorami tutaj, czy głównymi bohaterami jest dwóch, dwóch przyjaciół, dwóch dowódców amerykańskich lotników. Trafiają do obozu, trafiają do obozu w żaganiu, bardzo bardzo ważny również z naszej perspektywy, pokazujący również i ryzyko, dramaty, dowódców w planowaniu, szaleństwo wojny. Moim zdaniem doskonały film. Dla, dla tych wszystkich, którzy by chcieli zrozumieć, tak, też mechanika wojny, ale ten czynnik ludzki, no, Steven Spielberg, jak zawsze, to fenomenalnie zrobił, także ja oglądam wszystkie odcinki, jestem pod ogromnym wrażeniem. Zazdroszczę. I po, polecam, więc gdzieś tam w, w streamingu można, można to znaleźć. Władcy Przestworzy, Masters of Air. Świetny program, pozdrawiam też chłopaków tutaj z IPMS, ode mnie ze, ze Świdnicy, im tutaj obiecałem także... Jak Państwo widzą, yy, 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 nasze lektury się rozrastają, i yy, podcasty się zaczynają pojawiać, i filmy. Yy, yy, yy. Będziemy się trzymać Czuj tych. tych, tych motywacją tych, też, też są tutaj sugestie, czy też mas masę rozmów, które, które mamy z Państwem i okazuje się, że jednak no, chcemy się dowiedzieć troszeczkę więcej. Na spokojnie te nasze programy są troszeczkę dłuższe. Wiem, że Państwo dzielicie je sobie na jakieś sekwencje, żeby je potem oglądać, czy tam odsłuchiwać częściami, ale myślę, że tematyka jest tak ważna, czasy są tak no, skomplikowane i niebezpieczne, że warto wyposażyć się w taki dobry aparat pojęciowy. Ja zostawiam tutaj Sławek, ciebie z, um, mówiliśmy tutaj wiele o prewencyjnych uderzeniach, o tej naszej roli na, na flance, ale pan marszałek Piłsudski w takim swoim um, testamencie moralnym powiedział kiedyś, że Polska nigdy nie wchodzi do, do wojny pierwsza I. Myślę, że pomimo tej dramaturgii, tych wszystkich wydarzeń, powinno nam ten, to przyświecać. I tutaj pan Marszałek e, miał dobrą wizję, żeby stworzyć taki system, żeby być częścią e, sojuszu, który przejmie tę odpowiedzialność na siebie, zachowując oczywiście prawo do, do e, samoobrony, ale żeby jednak ta Rzeczpospolita wchodziła do wojny wtedy, kiedy. E, kiedy już inni są to zaangażowani. Szanowni Państwo, ponieważ większość pytań, które od państwa otrzymaliśmy, dotyczyła tego właśnie tematu, staraliśmy się maksymalnie odpowiedzieć na, na większość z nich. Bardzo serdecznie Państwu dziękujemy za te, za te pytania. One pozwoliły nam lepiej trochę przygotować się do tego programu. I przechodzimy do naszej, do naszej yy, yy, no, takiej bardzo krótkiej serii trzech pytań, yy, nasze pytanie, wasze odpowiedzi. Mm -hmm. Nasze przeciw. No. <laughs> okay. Pytanie pierwsze skoro nie posiadają broni jądrowej i nie będziemy jej posiadać, czy możemy odstraszać konwencjonalnie? Myślę, że to Myślę, jest PLD-85. To, to, co pan prezydent i pan premier przywożą, jest doskonałym przykładem na to, że, że tak właśnie tutaj po, powinno wyglądać. Nie? Musimy budować nasze konwencjonalne odstraszanie. Pytanie dru, drugie. Czy w aktualnym rozwoju techniki dostrzegacie jakiegoś następcę broni atomowej, posiadającej jej zalety i zredukowane wady, na przykład czas lotu? Konfe on nas pyta. No, na no, tą chwilę chyba nie, ludzkość nie. chyba nic innego nie wymyśliła. Oczywiście w obszarze środków przenoszenia pojawią się systemy kosmiczne czy, czy broń hipersoniczna, ale to są ciągle nosiciele. Tak? Jeżeli chodzi o, o kwestię tej skali niszczącej broni nuklearnej, to na tą chwilę nic innego ludzkość nie, nie wymyśliła. Na szczęście chyba tak powinniśmy tak. to skomentować. I wydaje mi się, że raczej świat zmierza w stronę taką, żeby jednak re redukować te... Prawdopodobieństwa, bo jakie są tego skutki, to, to widzieliśmy tak i w Hiroshima, i w Nagasaki, czy też podczas różnego rodzaju awarii przecież tak, instalacji nuklearnych. W historii też ludzkości wielokrotnie zdarzało się, przecież, że stawaliśmy na krawędzi. Jakaś była tutaj błędna interpretacja ruchu przeciwnika, czy, czy też okręty, tak, które ulegały awariom, czy się tam zderzały, czy samoloty, które gubiły bomby, tak jak ta w Hiszpanii, w Palomares. Także wystarczająco żeśmy już tutaj ryzykowali zupełnie niepotrzebnie. I na tą chwilę nie widzę niczego takiego, co, co byłoby ekwiwalentem, czy stawiałoby. I, I też doszliśmy do wniosku, że nie potrzebujemy kilku, 60-70 tysięcy ładunków, żeby się odstraszać, Także e, idziemy w drugą stronę trochę, ale mniejsze, mniejsze e, e, i potencjały, bardziej precyzyjne. Kolejne pytanie. Było chyba kilka tych. Czy w kontekście zagrożenia nuklearnego Polska dobrze przygotowuje swoją obronę przeciwrakietową? Czy oprócz Patriotów nie powinniśmy także zakupić typowo antybalistycznych systemów TAN? Tom MHHH nas pyta. No pewnie, pewnie, pewnie tak. Myślę, że tutaj yy, podobnie jak ta część nuklearna amerykańska jest pod pieczą amerykańską i trudno, żeby wielkie mocarstwo, które zainwestowało też ogromne środki, rezygnowało i te systemy wspomniane tutaj są również systemami amerykańskimi. Myślę, że powinniśmy tutaj wrócić do tematu Rydzikowa, do, do tematu tych instalacji amerykańskich, które miałyby zapobiegać skutecznym atakom. To byłoby znowu infrastruktura, która musiała być ochraniana i byłaby interesem, byłoby w interesie Stanów Zjednoczonych, żeby, żeby to ochraniać, a nie podobało się to Rosjanom. Ten temat prawdopodobnie będzie musiał wrócić i chyba szybciej się pojawi tutaj niż nasze wejście do sharing, bo będzie łatwiejsze narracyjnie, tak? łatwiejsze no to... do negocjacji, więc tutaj takie systemy na pewno tak, systemy Patriot okazały się skuteczniejsze nawet niż wszyscy sądziliśmy, bo radzą sobie z kinge Natomiast natomiast wejście do tego klubu posiadaczy tych zdolności, właśnie jak tych systemów TAT to jest... To jest poważna sprawa, podobnie jak No To jest za... dwa, dwa końce tego samego, można powiedzieć, procesu, tak? Czyli albo mamy środki, które posta, pozwalają nam razić hmm. przeciwnika na dłuższy zapobiegać. Albo też zapobiegać, czyli środki antydystępowe. I myślę, że równowaga polega na tym, aby rozbudować siły zbrojne, nasz potencjał w taki sposób, aby w miarę harmonijny posuwać się do przodu. I ostatnie pytanie. Bardzo prosimy. Pytanie nie w temacie, ale bardzo mnie ciekawi. Najnowsze technologie najczęściej najpierw trafiają do wojska, zanim chwilę po niej dowiedzą się cywile, rozumiem. Ile mniej więcej czasu wcześniej wojsko dostaje taką te technologię, zanim otrzymają ją cywile? Sebas PTS nas pyta. To jest, to jest pytanie, które um, troszeczkę jakby um, jest ulokowane historycznie. Tak zazwyczaj było, że faktycznie te najnowsze technologie pojawiały się w najpierw w siłach zbrojnych i potem dopiero w życiu cywilnym. Tak? Internet, dzięki któremu tutaj dobrodziejstwu możemy się dzisiaj z Państwem e, spotkać wirtualnie, również tak najpierw powstał na potrzeby CIA i Armii Amerykańskiej, dopiero później znalazł cywilne zastosowanie. Podobnie było tam z GPS-ami i wieloma, wieloma innymi. Dzisiaj żyjemy w świecie, że tak naprawdę. To właśnie cywilne technologie, w pewnym sensie widać to też na Ukrainie, tak? Czy w kwestiach cyber, czy w na przykład, nie wiem, w biotechnologie, tak, które no. mogą mieć zastosowanie wojskowe, one najpierw się pojawiają w cywilie, także ta dynamika się zmieniła kompletnie. To nie tak, że armia tutaj nie, nie nadąża, ale taniej łatwiej, bardziej efektywnie jest pozyskiwać technologie, które w cywilu poprzez właśnie globalizację, poprzez skalę produkcji już są sprawdzone. Stestowane, implementowane, tak, i wtedy do, do potrzeb wojskowych. Więc w mojej ocenie ta, ta, ta dynamika raczej skręci chyba w stronę taką, że, że jednak siły zbrojne będą te technologie, czy cyfrowe, czy właśnie, czy sztuczna inteligencja. sztuczna inteligencja. Tak, nie jest wymysłem sił zbrojnych, tylko raczej ma to zastosowanie komercyjne, naukowe, dopiero później. Także chyba, chyba się tutaj. Zamienimy rolami teraz. Tak, czyli zamienimy rolami w stosunku do 80., tego wojen gwiezdnych, gdzie, tak. gdzie technologie wojskowe szybko przechodziły, bardzo szybko przechodziły do, do zastosowań cywilnych. Żyjemy w innych świat w, w czasach, wojska są mniejsze też, nakłady na technologie wojskowe są mniejsze, ale jednocześnie następuje szybka absorpcja technologii, które są dostępne. Dokładnie na tym tak polega. Jest. W pewnym sensie wyścigione. W robotyzacji, tak, w kwestiach dronów i tak dalej. Szanowni tak. Państwo, bardzo dziękujemy za wszystkie pytania, reakcje pozdrawiamy naszych grafików, którzy nam znowu pomogli. Z ciężką pracą to staram się wizualizować nasze myśli. Dziękujemy serdecznie. Mateusz Ikinga, tak, bardzo Iza, Mateusz Iza, bardzo serdecznie dziękujemy za, za czas, za serce, bo to my mamy różnego rodzaju wizje. Często trzeba je jakoś narysować. Jakoś narysować, tak. <laughs> tak że na, na, nasze, nasze... Ale też, też oczekiwalibyśmy, żeby Państwo tak skomentowali, jak, jak to pomaga, bo wiem, tak. że słuchacie nas czasami w czasie jazdy, nie, nie zawsze z obrazem, ale jednak jak popatrzymy na tą część graficzną, w znakomitej większości nam to te poprawia, także te sygnały od gotowi. Państwa, tak. te sygnały od Państwa bardzo nam pomagają w prowadzeniu tego programu, czyli jeżeli mają Państwo komentarze, czy takie dotyczące na przykład czytania tych plansz. Co by Państwu ułatwiało przyswajanie tego rodzaju informacji? Czy to nie jest za bardzo szczegółowe? Czy to jest, no, no mówimy zrozumiałym językiem. Wszystkie te komentarze są dla nas bardzo cenne, bo staramy się dostosowywać przekaz do, do Państwa potrzeb i sposobów, w jaki Państwo odbierają te nasze materiały. Przyszły program. Tu chce Państwu powiedzieć, że ze względu na to, że chce być dwunastym zawodnikiem reprezentacji Polski. Wszyscy chcą być, nawet my, tak? tak chcą I być 12 e, zawodnikiem. A i jest mecz? Jest, jeżeli Estonia nie okaże się za silnym okay. przeciwnikiem, to w przyszły wtorek będzie mecz reprezentacji Polski. Dlatego postanowiliśmy przesunąć nasz program na Chodzi, poniedziałek. Żeby nie wejść w konflikt tutaj z bardzo ważnym wydarzeniem o charakterze patriotycznym. Tak, tak a chcemy, tak, i zachęcamy do tego, aby kibicować reprezentacji Polski. A kibicować w Polsce, więc wychodząc naprzeciw potrzebom kibiców i także swoim własnym, bo też będziemy kibicować, na kolejny odcinek, na kolejny odcinek Grand Zero zapraszamy w poniedziałek. A my jedziemy do Wilna. A, a, my, a my jedziemy do Wilna. I będziemy w kolejnym odcinku opowiadać troszeczkę więcej o Bałtyku i tej perspektywie krajów bałtyckich, czy też Finlandii i Szwecji. Serdecznie zapraszamy. Już najbliższy poniedziałek. Kolejna edycja Grand Zero. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo. Głównym sponsorem kanału zero jest rocketjobs.pl Twój portal z ofertami pracy. Partnerem programu jest GoldSaver, sklep, w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku. Partnerem programu jest XTB, właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. xtb.pl